Dobrze, to możemy zaczynać, ponieważ pan dyrektor Teclaw jest online. Witam wszystkich bardzo serdecznie na posiedzeniu zespołu do spraw zwalczania przestępstw gospodarczych i lichwy. Z prokuratury krajowej pani prokurator Anna Wiśniewska i prokurator Bożena Makuch. Miło mi, dzień dobry. Krajowa Rada Notarialna online. Pan Aleksander Szymański, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ministerstwo Sprawiedliwości, pani Danuta Wiśniewska, naczelnik Departamentu Prawa Gospodarczego. Dzień dobry. Bank Gospodarstwa Krajowego, pan Dariusz Stachera i Marcin Radzikowski. Miło mi. Teraz tak. Osoby poszkodowane przez notariusza, znaczy tam mam napisane, to zaraz się okaże. Natomiast osoby poszkodowane, pani Małgorzata Stegienko, dzień dobry, i pan Adam Kaliszyk, dzień dobry. Poszkodowani, to znaczy tak, osoby, które mają mieszkania w TBS, Mieszkanie Naszych Możliwości. Rozumiem, że reprezentujący stowarzyszenie TBS, Mieszkanie Naszych Możliwości, mecenas Marcin Pytlak. Dzień dobry. Pan Artur Czołomiej, przewodniczący stowarzyszenia. Tak jak? Czołomiej. Dzień dobry. Pani Paula Buller. Dzień dobry. Pani Małgorzata Marcińczyk. Dzień dobry. Pan Adam Pisarski. Dzień dobry. Pan Wojciech Pstrokoński. Dzień dobry. I Katarzyna Pstrokońska. Dzień dobry. Z TBS Warszawa Północ, z ulicy Rady Miejskiej, pani Agnieszka Ciostek. Dzień dobry. Nie ma pani Anny Datkowskiej ani pani Anny Wituszyńskiej. Koło 14, dobrze. Jeszcze tak, z stowarzyszenia, to rozumiem, że są stowarzyszenia mieszkańców TBS-ów. Pan Adam Mildner. Dzień dobry. Pan Alfred Ajdys. Dzień dobry. Maciej Zieleśkiewicz. Dzień dobry. Pani Lidia Kubasik. Ze Stowarzyszenia 304 KK Wilczyński Dariusz i Aleksander Karol Godzik. Dobrze. Proponuję zacząć od... Juliusz Teclaw, last but not least, z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa. Ja bym proponował tak, ponieważ największy temat dotyczy TBS-ów, to na sam początek poproszę o krótkie zrelacjonowanie, jeżeli chodzi o TBS, Mieszkanie Naszych Możliwości, sytuacji, bo to jest TBS prywatny, prawda? Prywatny TBS z udziałem był kiedyś gminy. To ja może oddam państwu głos, jeżeli można by było w skrócie, w miarę się tutaj zmieścić w tak 15 minutach, to byłbym wdzięczny. Później będą jeszcze dopytywania, więc spokojnie. Dzień dobry. Mówię szczerze, nie wiem od czego zacząć, bo problemów jest u nas bardzo dużo. No wiadomo, czynsze to jest nasza bolączka i nasze czynsze są bardzo mocno zawyżone. W tej chwili płacimy składkę 21 zł, bo pani prezes uważa, że może podnosić czynsze bez przedstawienia kalkulacji. Nigdy takiej kalkulacji nam nie przedstawiono. I w tych czynszach zawiera się wszystko. Dodatkowe opłaty za energię, za antenę, to jest jakby poza tą stawką podstawową czynszu. Za domofon płacimy 5 zł za, z tego co pamiętam, za metr kwadratowy. I są to naprawdę bardzo duże koszty. A jakie kwoty państwo teraz płacicie z metra kwadratowego? W tej chwili, pan co, trudno powiedzieć, dlatego że ostatnio wprowadzony czynsz został wprowadzony nieprawidłowo. I cofnęliśmy się do stawek, które były wprowadzone prawidłowo ostatecznie. I rozumiem, że sąd to o tym zdecydował, tak? Nie. Jeżeli można. To proszę bardzo. Czy to ten mikrofon tak działa? Otóż państwo zdecydowali się, dzięki temu, że się zebrali razem, zdecydowali po prostu płacić czynsz taki, jaki wynika z dokumentów.
nie taki, jaki prezes stowarzyszenia zażądała, no, wprowadzając go praktycznie poza prawem, poza dokumentami. No więc państwo zdecydowali się płacić taki czynsz, jaki rzeczywiście się wynika z dokumentów. I teraz problem powstał następujący, że zastraszanie państwa to jest na bieżąco na porządku dziennym. Państwo dostają pisma, że mają się wyprowadzić z mieszkania. Państwo dostają informacje, że mają zadłużenie. No i oczywiście sprawy poszły do sądu. Ale że sprawy poszły hurtowo do sądu, w związku z tym ja to wszystko jakby obsługuję prawnie. No i w tym momencie w pierwszej ze spraw, bo to jest świeża sprawa, nakazy zapłaty zostały powydawane dopiero na przełomie listopada, grudnia, stycznia. W każdej ze spraw oddzielnie poszedł sprzeciw. I w tym momencie w jednej ze spraw już sąd wyznaczył biegłego, który faktycznie wyliczy należną kwotę czynszu, która się należy do TBS-u. Tak? Jeżeli będziemy mieli wyliczoną kwotę czynszu, to ja myślę, że takie wyliczenie, które biegły sądowy już przeprowadzi, załączymy do pozostałych spraw i państwo chociaż będą wiedzieli, w jakiej kwocie rzeczywiście ten czynsz powinien być płatny. Tak? Ponieważ no, mamy do czynienia naprawdę z ogromną, ogromną samowolą, gdzie jedna osoba praktycznie decyduje o losach całego TBS-u i o wszystkich należnościach, o wszystkich opłatach, o tym, czy ktoś będzie mieszkał, czy nie będzie. Ona podpisuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy, prawda, najmu. Ona wzywa do opuszczenia tego lokalu, prawda, w którym ludzie mieszkają od iluś lat, za który zapłacili partycypację, kiedy ponoszą koszty związane z tym kredytem, prawda, tutaj do państwa, dofinansowywanym przez państwo. Natomiast co ciekawe, wspomagają mąż, który, prawda, ma odrębną firmę i który, prawda, będzie zbierał teraz za administrowanie, będzie robił płatne parkingi, będzie uniemożliwiał ludziom wjazd na teren posesji. No, czuję się jak, przepraszam za wyrażenie, ale chyba trzeba powiedzieć jak na dzikim zachodzie. Przepraszam, ja się dopytam o początki TBS-u, bo rozumiem, z tego co ja pamiętam, TBS powstał na gruncie miasta. Miasto kierowało również osoby do tego TBS-u jako te, które miały zasiedlić te mieszkania. Jakby pani włączyła mikrofon. 75% zasiedlenia to były osoby wskazane przez urząd wtedy gminy. Rozumiem. Mało tego, miasto miało jakiegoś swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Tak, do momentu, kiedy to była spółka akcyjna. Rozumiem, a potem przestała być spółka akcyjna, tylko spółka z o.o. Tak, to jest spółka z o.o. Dobrze, a to miasto wycofało swojego przedstawiciela ze spółki akcyjnej? Jak to się stało? Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, bo tego nikt nie wie. To tylko miasto, znaczy urząd może się wypowiedzieć w tej kwestii. My nie dostaliśmy takiej informacji, w jaki to się sposób stało. No bo pisaliśmy. Rozumiem, że tak, miasto jakby w spółce akcyjnej miało swojego przedstawiciela. Nie wiem, miało swoje udziały w tej spółce akcyjnej, czy nie miało? Nie mam takiej wiedzy. Przepraszam, miasto miało przedstawiciela w tej swojej spółce. Kiedy spółka akcyjna została przekształcona w spółkę z o.o., jakby nie odnowiło temu przedstawicielowi. Ten przedstawiciel jakby wygasł, tak? Nie wiem na jakiej zasadzie, wygasł mu mandat i miasto nie powołało nowego przedstawiciela. W związku z tym bieżący, aktualny prezes przekształcił spółkę z o.o., znaczy spółkę akcyjną w spółkę z o.o., wykupił udziały od pozostałych udziałowców, którzy mieli udziały w TBS-ie i działał sam, tak? Ta spółka była jednoosobowa, zarządzał nią jednoosobowo. Dobrze, a przepraszam, ten wkład miasta w postaci gruntu, to on jakby związane z tym, w jaki sposób, nie wiem, udziały, no bo akcje, tak, udziały, czy to, nie wiem, zniknęło? Jak to się stało? No właśnie, stało się normalnie prywatną własnością i to jest cały szkopuł tego TBS-u, tak? Miasto, które zainwestowało w grunt, które dało wkład do spółki w postaci właśnie gruntu, uzbrojenia,
i całej infrastruktury, odsprzedało udziały prywatnej osobie i od tego momentu TBS... Miasto odsprzedało? No, z tego co udało nam się ustalić, bo odtwarzamy drogę. W tym momencie odtwarzamy drogę, co się wydarzyło z tymi udziałami, które posiadało miasto. Czy to chodziło o to, że ustawa po prostu to zrobiła, tak? Przekształciła ten grunt i w związku z tym TBS jako spółka z o.o. stał się właścicielem tego gruntu. A nie, no to dobrze. Jedna rzecz to jest użytkowanie wieczyste i własność, ale w jaki sposób ten podmiot tak naprawdę, bo to chyba stało się dużo wcześniej niż ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, stał się jakby... wyrugował miasto z tego wszystkiego. No właśnie, tutaj pani Paula Buller próbowała wystąpić do miasta, czy występowała o odtworzenie tej drogi. Dokumenty podobno zaginęły, są poszukiwane. Rozumiem. A teraz jeszcze takie pytanie, ponieważ z tego, co się orientuję, to w ramach tego TBS-u to trwa spór między byłym prezesem, a obecnym prezesem? Tam dochodzi do tego jeszcze wątek kryminalny, ponieważ obecny prezes TBS-u za długi przejął właśnie tą spółkę, ten TBS. Podobno weksel był nieprawdziwy, no ale tam prokuratura wyjaśnia jeszcze różne kwestie. Tak czy inaczej Krajowy Rejestr Sądowy wpisał nowego właściciela do rejestru, natomiast stary do tej pory prezes się sądzi no, o utracony majątek, o to, że został oszukany, ale to jest zupełnie odrębna historia, tak? Rozumiem, tylko historia oczywiście odrębna, tylko pytanie, jak ona wpływa na partycypantów. Chodzi mi o taką rzecz, w jaki sposób, bo może inaczej, państwo płacąc czynsz, spłacają tak, wpłacają na opłaty eksploatacyjne i spłacają ratę kredytu. Teoretycznie tak powinno być, natomiast jak to jest, nikt tego nie wie, dlatego że nikt nigdy nie widział dokumentów i nikt nie pozwala nikomu zajrzeć do tych dokumentów. Co więcej, obecna pani prezes tłumaczy się, że poprzedni pan prezes ukradł te dokumenty, on się tłumaczy, że on nie ukradł, tylko ukradła je obecna pani prezes i mamy do czynienia naprawdę z bardzo mętną wodą. Mhm. No chodzi o to, że to, co wpłacamy, powinno pokrywać 100% wydatków naszego TBS-u i nic więcej. To powinno wychodzić na zero, tak? No dobrze, no to skąd wzięły się długi TBS-u? Tego nie wiemy. Poprzedni prezes, wcześniej generalnie mieliśmy jakieś zaufanie do niego i poprzedni prezes prawdopodobnie robił różne przekręty i jakby poznając tych aktualnych ludzi, którzy zarządzają tym TBS-em, zadłużył się u nich. To była kwota 300 tysięcy, bo to jest w dokumentach. Tak? Za te 300 tysięcy przekazał im majątek jakby warty kilkadziesiąt milionów. Nie? I oni, ponieważ nie oddał im tych pieniędzy, drogą sądową wyrugowali go z tej firmy i teraz... Dobrze, z tego co słyszałem, nowi właściciele TBS-u zamierzają wyburzyć te budynki, w których państwo mieszkacie, macie partycypację na te budynki i postawić tam nowe, tak? Tak. Znaczy, były takie plany, natomiast no, gmina nie zgadza się na to, ale jak długo nie będzie się zgadzała, tego nie wiemy. No tak, okazało się, że grunt jest droższy w tym momencie niż te budynki, które tam stoją, a ci ludzie w ogóle przeszkadzają. Rozumiem, ale to w takim razie, bo ja się zastanawiam, co w takim razie z tymi partycypantami, którzy tam mieszkają, co się stanie z ich partycypacjami, no właśnie, z mieszkaniami. Nie ma tych partycypacji, nikt o tych partycypacjach nie chce mówić. Kiedy zwracam uwagę no, obecnemu zarządowi na to, że przepraszam, no, ale są jakieś partycypacje, 1/3 przecież każdy z tych mieszkańców 1/3 tego lokalu wpłacił, tak? Przecież spłacają te lokale w kredycie. Nikt nie chce tego usłyszeć. No, zobaczymy, czy będzie chciał to usłyszeć sąd, bo dopiero te sprawy są w powijakach. Mhm. Ja mam teraz pytanie jeszcze do Banku Gospodarstwa Krajowego, bo ja dzisiaj przeczytałem odpowiedź na moje zapytanie dotyczące tego,
jak raty kredytów są spłacane przez miasto stołeczne Warszawa. Bo dowiedziałem się, że tutaj obowiązuje Bank Gospodarstwa Krajowego tajemnica bankowa. Natomiast, i ja to w pewien sposób rozumiem, natomiast jeżeli chodzi o TBS-y, w których udziały ma miasto w 100%, to jest 100% udziałów, to mamy tutaj do czynienia z jakimś mieniem publicznym. Jeżeli ja jako poseł nie mogę się dowiedzieć, jak te raty kredytów są spłacane, jeżeli chodzi o mienie publiczne, to tym bardziej trudno będzie komukolwiek się dowiedzieć o to, jak te raty kredytu są spłacane w TBS-ie prywatnym. Jeżeli moglibyście panowie jakoś do tego odnieść, kto mógłby tutaj mieć wgląd? Prokuratura, Najwyższa Izba Kontroli, no bo to są publiczne pieniądze wydawane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, bo rozumiem, że Bank Gospodarstwa Krajowego jest podmiotem publicznym, jest bankiem oczywiście, natomiast jest też bankiem z udziałem Skarbu Państwa, bo przynajmniej ja to tak rozumiem. Dariusz Stachra, Bank Gospodarstwa Krajowego. To znaczy rzeczywiście jest tak, panie pośle, że Bank Gospodarstwa Krajowego tutaj obowiązuje bezwzględna tajemnica bankowa. Oczywiście na wezwanie sądu, na wezwanie prokuratury, na wezwanie Komisji Nadzoru Finansowego, stosownych organów określonych w ustawie instytucji, my jesteśmy zobowiązani wówczas do ujawnienia tajemnicy bankowej, ale musi się to zadziać z określonego katalogu zdarzeń, więc oczywiście chociażby nie wiem, czy posłom na Sejm, czy po prostu generalnie, bez względu na to, że w kredycie są też zaangażowane środki publiczne, bo kredyty były subsydiowane poprzez budżet państwa, były to kredyty preferencyjne, no my nie jesteśmy w stanie udzielać oczywiście żadnych informacji na temat konkretnych kredytów. Natomiast ja powiem tak, bo tu są jakby dwa tematy. Pierwszy temat to jest udzielanie informacji, taka przejrzystość w stosunku do przyzwoitości po prostu też TBS-u, inwestora, w stosunku do najemców, w stosunku do lokatorów. No to ja, jeżeli taka przejrzystość miałaby być zagwarantowana, to widzę dwie drogi. Albo jest możliwość ustalenia takiej drogi na po prostu no, polubownie, czyli na linii TBS najemcy czy lokatorzy, ale jeżeli takiej możliwości nie ma, bo jak wiemy tej dobrej woli może czasami zabraknąć, no to w mojej ocenie i tutaj pewnie decydujący byłby głos dyrektora Juliusza Tyclefa z Departamentu Mieszkalnictwa, z MRIT-u, w mojej ocenie gestor programu, ustawodawca może zawsze w ustawie taki obowiązek informacyjny, takiej przejrzystości w stosunku do swoich najemców czy lokatorów, bo to dotyczy również spółdzielni mieszkaniowych, nie tylko TBS-ów, ale wszystkich tych beneficjentów programów rządowych popierających mieszkalnictwo. Taki zapis można zagwarantować po prostu w ustawie. I Bank Gospodarstwa Krajowego wtedy nie jest do niczego potrzebny, ponieważ tak naprawdę to inwestor powinien swoich najemców transparentnie, uczciwie i przejrzyście informować o tym, w jaki sposób wykorzystuje ich płatności czynszowe. Natomiast druga sprawa, którą chcę podkreślić, nie w odniesieniu do żadnego konkretnego TBS-u, bo nie wolno mi tego zrobić jako przedstawicielowi banku, ale tak zupełnie ogólnie, na dużym poziomie ogólności, to mogę powiedzieć tak. Jeśli chodzi o kredyty udzielone ze środków byłego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego bądź po likwidacji funduszu w 2009 roku już ze środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego, ale w ramach wykonania zobowiązań funduszu, jak również jeżeli chodzi o te nowe kredyty, których udzielamy w tej chwili, preferencyjne kredyty udzielone w programie rządowym, tak zwanym programie SBC, czyli Społeczne Budownictwo Czynszowe, to mogę powiedzieć, że od wielu, wielu lat nie mamy żadnych problemów z płatnościami tych kredytów. Wszystkie kredyty są obsługiwane w sposób regularny, zgodny z umowami kredytu, zgodny z systemem spłaty. Nie mamy tutaj żadnych nowych zaległości. Wszelkie nieprawidłowości TBS-owskie, które się zdarzały, to są sprawy historyczne, które od dawna są w naszej restrukturyzacji czy też windykacji. To są głównie sprawy z przełomu lat 90. i początku lat 2000. Natomiast żadnych nowych nieprawidłowości w tej chwili nie odnotowujemy, jeżeli chodzi o spłatę tych kredytów. Więc jeżeli są takie obawy najemców TBS-ów i znowu tutaj pozostanę na dużym poziomie ogólności z oczywistych względów, że kredyty do banku nie są spłacane, to tutaj mogę najemców uspokoić, że kredyty wszystkie w tej chwili, które są udzielone, no mają praktycznie 100% spłacalność i są prawidłowo, zgodnie z umowami podpisanymi, zawartymi, spłacane do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, z tym, że ja tu jeszcze jedną rzecz widzę, jedno niebezpieczeństwo, bo tak jak w czynszu spłacana jest rata kredytu, do tego są opłaty eksploatacyjne. Pytanie, czy TBS nie bierze czegoś ponad to i stąd też pytanie o te raty kredytów, o wysokość tych rat kredytów, no bo jeżeli one są niskie, no to również i wtedy czynsz powinien być niższy. I teraz mam jeszcze pytanie takie, ponieważ rata kredytu zależna jest od stóp procentowych. Dobrze kombinuję, prawda? Ustalanych przez nie, Radę Polityki Pieniężnej. W kredytach z byłego KFM-u akurat nie. Tu jest dość specyficzny system spłaty tych kredytów. Rata kredytu, znaczy tak, od stóp procentowych jest zależna spłata kredytu, tempo spłaty kredytu. Natomiast sama wysokość raty kredytu, po prostu miesięcznego obciążenia, jest troszeczkę inna, dlatego bo w tych nowych kredytach, które mamy, w kredytach SBC, tak jak w standardowym kredycie bankowym, co zresztą dzisiaj jest przy stopach WIBOR ponad 7% bardzo bolesne, rata kredytu jest po prostu pochodną salda kredytu i okresu spłaty kredytu i wysokości stopy procentowej. Bezpośrednio wzrost WIBOR-u przekłada się na wzrost raty. W dawnym KFM-ie, czyli w tych kredytach, o których tak naprawdę teraz mówimy, jest inaczej. Rata kredytu jest pochodną tak naprawdę dwóch elementów. Pierwszy element to jest kwota pierwszej spłaty, czyli tak naprawdę wysokość pierwszej raty, historycznej pierwszej raty kredytu, która była kiedyś ustalona umownie i to było w tym tak zwanym nowym portfelu od 0,3 do 0,38% kwoty udzielonego kredytu. Czyli na przykład 0,35% kwoty udzielonego kredytu, to była pierwsza rata. I później kolejne raty są indeksowane, czyli zwiększane wskaźnikiem inflacji w budownictwie. I jeżeli jest kwartalnie, kwartalna indeksacja, czyli na przykład jeżeli inflacja w budownictwie wynosi taki wskaźnik kwartalny, nie wiem, 0,8%, no to o 0,8% jest po prostu zwiększana kolejna rata kredytu. I to determinuje wysokość bieżącej spłaty, czyli raty kredytu. Dlatego tutaj nie ma niestety takiej możliwości, że najemca, nawet taki, który ma dobrą wiedzę z zakresu matematyki finansowej, weźmie sobie dzisiejsze stopy z okresu spłaty kredytu tak. I sobie coś policzy. Tak? Tu niestety trzeba mieć wgląd do umowy. Natomiast wspomniał pan, że jednym z czynników wpływających jest w jakiś sposób WIBOR, prawda? Jednym z elementów. W starych kredytach, w KFM-owskich kredytach nie WIBOR, tylko stopa redyskonta weksli, gdzie oprocentowanie kredytu wynosi połowę stawki redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%, nie więcej niż stawka redyskonta. Dobrze. I teraz pytanie, do kiedy te stare kredyty były udzielane? Stare kredyty były udzielane ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego do roku 2009, do końca maja, natomiast po zamknięciu KFM-u były jeszcze udzielane ze środków własnych BGK, ale na tych samych zasadach, na których działał KFM, ponieważ bank został zobowiązany ustawą z 2 kwietnia 2009 roku do obsługi wniosków złożonych do 30 września 2009 roku, czyli krótko mówiąc do wniosków takich w cudzysłowie KFM-owskich, do obsługi tych wniosków na tych samych zasadach. Ostatni kredyt KFM-owski został udzielony przez BGK w grudniu 2016 roku. Bo zaraz powiem, o co mi chodzi. To proszę. Do kiedy jest termin spłaty tych kredytów? Nie. Te kredyty, które jak pan wspomniał, były na starych zasadach udzielane, to do jakiego okresu spłata tych kredytów? Bo niestety od TBS-ów nie możemy się dowiedzieć. I tu jeszcze jeden wątek, który chcę powrócić i przepraszam pana przewodniczącego, że ten wątek chcę poruszyć. Mianowicie powiedział pan, że nie ma problemów ze spłatą kredytów przez TBS-y. Niestety znany mi jest jeden przypadek, konkretnie z Bydgoszczy, gdzie przez 20 lat nie były spłacane kredyty i tam jest dokument wydany przez zarząd TBS-u, że były pobierane opłaty w postaci spłaty kredytu oraz czynsz i zarząd TBS-u z Bydgoszczy przyznał się do tego, że przez 20 lat nie spłacał kredytu ani odsetek kapitału, tak, przepraszam. Chciałbym, żebyśmy nie mylili tutaj dwóch rzeczy. To znaczy tak, może najpierw odpowiem na to pana pierwsze pytanie, jaki jest okres spłaty tych kredytów KFM-owskich.
Niestety konstrukcja ustawowa tego kredytu oznacza, że okres spłaty tych kredytów w odróżnieniu od typowego kredytu z ratą kapitałowo-odsetkową równą anuitetową jest nieoznaczony. Jest nieoznaczony. I teraz tak, nasz portfel KFM-owski dzieli się na dwie części. Tak zwane kredyty w typie spłaty 2 i kredyty w typie spłaty 1. Kredyt w typie spłaty 2, czyli ten nowszy kredyt KFM-owski, to jest 85% naszego portfela kredytowego. To jest kredyt, gdzie ta indeksacja rat, o której wcześniej mówiłem, zawsze występuje o minimum 0,3% kwartalnie. To w połączeniu z kwotą pierwszej spłaty, o tym też wspominałem, oznacza, że kredyty maksymalnie od dnia udzielenia kredytu, od dnia udzielenia finansowania muszą spłacić się, to wynika z jakby matematyki finansowej, muszą spłacić się w 35 lat. Czyli to jest graniczny okres spłaty tych nowych kredytów KFM-owskich. Natomiast w starym kredycie KFM-owskim, i takich kredytów mamy licząc wolumenowo około 15%, niestety takiego mechanizmu indeksacji wymuszonej raty kredytu ustawodawca wówczas nie wprowadził. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że mogą w momencie, kiedy są na przykład bardzo wysokie stopy procentowe, może bieżąca spłata kredytu, która jest, tak jak powiedziałem, ustalana na podstawie dwóch parametrów, pierwszej spłaty i indeksacji o inflację. I to może niestety nie wystarczyć na spłatę odsetek, nie mówiąc już o kapitale. I to jest to, o czym pan mówi. To, do czego ja nie będę odnosił się do konkretnego TBS-u, znowu z uwagi na tajemnicę bankową, która tutaj mnie skutecznie ogranicza, ale to, że TBS w Bydgoszczy powiedział, czy jakikolwiek inny, powiedział, że nie spłacał kapitału przez ileś lat, to nie oznacza, że nie spłacał kredytu do banku. On spłacał kredyt prawidłowo, zgodnie z umową i zgodnie z ustawą. Tylko że konstrukcja spłaty była taka, że rata nie wystarczała na spłatę odsetek. Odsetki bieżące dopisywały się do kapitału, następowała ich kapitalizacja i od wyższej kwoty kapitału były naliczane kolejne odsetki. Efekt jest taki, że w ekstremalnych przypadkach taki kredyt może z czasem rosnąć, a nie maleć. I mamy takie przypadki ekstremalne, że kredyt był udzielony 25 lat temu, a tak naprawdę saldo, które dzisiaj jest do spłaty, jest praktycznie takie samo, jakie było w dniu udzielenia kredytu ćwierć wieku temu. I to nie jest wina, w cudzysłowie, tego inwestora, spółdzielni czy TBS-u, tylko to jest po prostu kwestia taka, że ustawodawca wprowadził wówczas taki produkt. Ustawodawca ten produkt próbował naprawić w latach 2001-2004, ale w związku z tym, że były to prawa nabyte, nie wszyscy nasi kredytobiorcy podpisali z nami, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, stosowne aneksy, przechodząc z tego takiego w cudzysłowie patologicznego systemu spłaty kredytu na ten taki gwarantujący spłatę w 35 lat. Ponieważ byli zainteresowani bardziej krótkoterminowo niską ratą, a nie tym, żeby kredyt się w rozsądnym terminie spłacił. My nikogo do tego zmusić nie mogliśmy, później tytuł prawny wygasł. Bank o tym szeroko informował, że taka oczywiście akcja aneksowania jest prowadzona. Większość naszych partnerów z nami te aneksy podpisało, ale jednak część nie podpisała tych aneksów. No i mogą się zdarzyć oczywiście w portfelu kredyty, gdzie rzeczywiście to saldo mimo upływu lat jest nadal bardzo wysokie. No dobrze, a to w takim razie tak, rozumiem, że ci, którzy nie podpisali, czy tam zarządy tych TBS-ów, które nie podpisały tych umów, one tak jakby spłacają cały czas te odsetki, te skapitalizowane odsetki, przepraszam, może inaczej, ten kapitał, który rósł w miarę spłacania kredytu, no to teraz pytanie jest takie, te osoby, które są tam partycypantami, to tak naprawdę mają nałożone na siebie bardzo duże obciążenia. Tym, którzy zarządzają tymi TBS-ami, niekoniecznie musi zależeć na spłacie tych zobowiązań, no bo to już jakby to nie są ich pieniądze, to są pieniądze, które biorą od osób spłacających czynsze. I tak naprawdę to ten, który ma tam mieszkanie, ma tam partycypację, no to stał się takim trochę niewolnikiem tej sytuacji. Nie, to znaczy ja tak nie uważam z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że tak jak powiedziałem,
Ta konstrukcja spłaty kredytu gwarantuje tak naprawdę niską ratę, więc czynsz automatycznie też powinien być umiarkowany. To tylko oznacza, że kredyt, znaczy tylko, to nie jest oczywiście, to nie jest bagatelny problem, ale to oznacza, że kredyt spłaca się bardzo długo. To oznacza, że na przykład w naszym modelu przy wysokich stopach procentowych i takiej sytuacji, że TBS na przykład nie jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, ugryźć kapitału przez 25 lat, spłaca same odsetki, może to oznaczać, że kredyt hipotetycznie przy bardzo niekorzystnych warunkach rynkowych, makroekonomicznych będzie się spłacał 80 czy 120 lat. Może tak być. Natomiast nie oznacza to większego obciążenia dla najemcy, ponieważ nie przekłada się to na wzrost raty kredytu. Rozumiem. Poza tym pamiętajmy też o tym, że najemca, partycypant moim zdaniem nie jest niewolnikiem mieszkania w TBS-ie ze względu na to, że partycypacja jest tworem, jest jakby świadczeniem zwrotnym i waloryzowanym, czyli zawsze partycypant może wyjść z TBS-u po waloryzacji partycypacji. Znaczy powiem tak, no, mieszkanie jest dosyć trudnym do zdobycia dobrem, towarem, mimo wszystko towarem, to podkreślę. I szczerze mówiąc, te osoby, które mieszkają w TBS-ach, często znam przypadki, gdzie ludzie brali kredyt, żeby wziąć, jakby wpłacić partycypację. I dla niektórych jest to jedyny dach nad głową. W związku z czym, gdyby pewnie mieli możliwość się wyprowadzenia, wzięcia partycypacji, to by pewnie to zrobili. Natomiast tutaj jest sytuacja dosyć przymusowa dla tych osób. Panie przewodniczący, ale nikt nie chce tej partycypacji oddać. To jest kolejny chciałbym przykład. Chciałbym jeszcze dodać, że nie są zwaloryzowane. To zaraz do tego dojdziemy. Momencik. Ja tylko jedną rzecz chciałem tutaj dokończyć. Ponieważ ja jestem kredytobiorcą w banku, wziąłem kredyt hipoteczny na swoje mieszkanie. Wziąłem w 2018 roku. W 2020 roku rozpoczęła się obniżka stóp procentowych i rata kredytu mi dosyć mocno spadła. W momencie podnoszenia stóp procentowych ta rata kredytu mi wzrosła. Pytanie jest moje takie, czy w związku z tym, że raty kredytów spadły w 2020 roku, to te osoby, które spłacały w czynszu raty kredytów, nie powinny mieć mniejszych czynszów. Oczywiście domyślam się, że tutaj rok 2009 może być rokiem granicznym, ale jeżeli była mowa o tym, że WIBOR w jakimś tam stopniu, tak, wpływał w jakimś stopniu na te raty kredytów udzielanych wcześniej, to właśnie pytanie, czy nie powinno dojść tutaj do spadku czynszu w tym okresie niskich stóp procentowych? Już odpowiadam na to pytanie, panie pośle. Nie, właśnie nie. W nowym programie SBC, w którym rzeczywiście jest kredyt anuitetowy, rata kapitałowo-odsetkowa i oprocentowanie kredytu wynosi równowartość stawki WIBOR 3-miesięczny bez marży banku, tutaj rzeczywiście taki mechanizm zachodzi, że im niższe stopy procentowe, tym oczywiście niższa rata kredytu. A od którego roku takie kredyty są udzielane? Program wszedł na przełomie 2015 i 2016 roku. Pierwszych kredytów udzielaliśmy w 2016 roku. To jest ten nowy program rządowy. Natomiast w starym programie, czyli w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym, i tutaj tak naprawdę o tych kredytach mówimy, to są kredyty z lat 90., wczesnych lat 2000. Tak jak powiedziałem, w tych kredytach wysokość raty kredytu nie zależy w ogóle od oprocentowania. Tak naprawdę. Zależy tylko od tych dwóch parametrów. Od wysokości pierwszej spłaty i od inflacji w budownictwie. Od oprocentowania zależy tylko ten suwak, jak długo kredyt się spłaca. Wyższe oprocentowanie, więcej idzie na odsetki, kredyt spłaca się dłużej. Niższe oprocentowanie, kapitał jest szybciej spłacany, kredyt spłaca się krócej. Czyli ten symulacyjny okres spłaty kredytu, który, tak jak powiedziałem wcześniej, w tych kredytach jest ruchomy, nie ma z góry określonego terminu spłaty, on po prostu podąża wraz ze zmianą stóp procentowych. Natomiast rata kredytu jest pochodną tylko tych dwóch parametrów, o których powiedziałem wcześniej. Procent pierwszej spłaty i inflacja w budownictwie. Więc tutaj nie ma takiego mechanizmu, że niższe stopy procentowe na rynku oznaczają spadek raty kredytu dla TBS-u. A wyższe stopy procentowe? Ani wyższe.
Ani wyższe nie powinny wpływać okres, na... Zmieni się okres. Wyższa stopa procentowa, kredyt spłaca się dłużej. Niższa stopa, kredyt spłaca się krócej. Ale nie ma wpływu na szybkość wzrostu rat kredytu, ma tylko wpływ inflacja budownictwa. Czyli te udzielane przed 2015-16 rokiem kredyty powinny mieć tak naprawdę raty, które nie będą wpływały na wysokość czynszu. Dobrze? Tak. Tak, to są w miarę stale rosnące raty. One teraz rosną trochę bardziej dynamicznie ze względu na to, że mamy no, radykalny wzrost kosztów produkcji budowlano-montażowej. Rozumiem. Proszę bardzo. Pytanie. Tylko prośby o takie krótkie pytanie. Pytanie pierwsze. To znaczy, że w momencie, kiedy będzie hiperinflacja, to te kredyty będą nigdy nie spłacone i ludzie mają pętlę na parę pokoleń. Ale to taki komentarz. Pytanie jest następujące. Jeżeli faktycznymi kredytobiorcami są ludzie, którzy mają partycypację, którzy spłacają to w czynszu, nie spółka, bo ona jest, że tak powiem, dokumentowym kredytobiorcą, czy istniałaby możliwość utworzenia na przykład subkont w banku, żeby ludzie bezpośrednio sami spłacali kredyt, tę część, która przypada na ich mieszkanie, wtedy mają kontrolę nad tym, ile spłacają i że jest spłacany kredyt. Czy jest taka możliwość? Nie, takiej możliwości nie ma. To znaczy jednym z zabezpieczeń Banku Gospodarstwa Krajowego jest cesja z czynszów i rzeczywiście w sytuacjach, w cudzysłowie, podbramkowych, jeżeli TBS przestałby płacić kredyt na rachunek BGK, to jednym z zabezpieczeń jest cesja z czynszów, czyli najemca otrzymuje rachunek bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego, na który płaci czynsz za swoje mieszkanie. I taki mechanizm istnieje jako mechanizm zabezpieczenia spłaty kredytu w przypadku tak zwanego defaultu kredytowego, czyli w przypadku, kiedy kredyt po prostu przestaje się regularnie spłacać. Natomiast standardowo takiej możliwości nie ma. Proszę Państwa, my nie jesteśmy bankiem detalicznym. My mamy 16 placówek w Polsce. Świadomie to zrobiliśmy, że w 2009 roku wycofaliśmy się zupełnie z obsługi detalicznej. I czym innym zupełnie jest obsługa 1800 umów kredytów byłego KFM, a czym innym byłaby obsługa 100 tysięcy najemców. Bo mówimy tutaj o 99 tysiącach najemców budynków, 82 tysiące w TBS-ach, 17 tysięcy w spółdzielniach. My po prostu jako Bank Gospodarstwa Krajowego ani nie możemy, ani nie chcemy tego robić, ponieważ nie jesteśmy bankiem detalicznym. Jesteśmy bankiem rozwoju. Zresztą taki mechanizm nie miałby zupełnie żadnego też jakby uzasadnienia prawnego, umocowania prawnego. Kredytobiorcą jest inwestor, kredytobiorcą jest spółka. Więc bank nie powinien mieć jeszcze jakichś pobocznych stosunków prawnych, bezpośrednich, z najemcami. To, tak jak powiedziałem, to jest ewentualnie rola gestora programu, żeby taki obowiązek transparentności tych rozliczeń czynszowych dla inwestorów wprowadzić i inwestor powinien to jakby tutaj mieć linię komunikacyjną ze swoimi najemcami i lokatorami, żeby oni byli pewni tego, że pieniądze, które płacą w czynszu czy w spółdzielniach w opłacie eksploatacyjnej, idą rzeczywiście na to, na co iść powinny. I to jest moim zdaniem tylko i wyłącznie ta linia, natomiast Banku Gospodarstwa Krajowego wolałbym, żebyśmy do tego miksu tutaj nie włączali, ponieważ nie ma to ani uzasadnienia prawnego, ani nie ma takich możliwości operacyjnych. Dobrze, kto z Państwa chciał jeszcze, jakby tutaj, jeżeli chodzi o Bank Gospodarstwa Krajowego, bo zaraz poprosimy może pana dyrektora Teclafa o wypowiedź, bo też kilka pytań na pewno mi się pojawi. Na pewno będzie warto tutaj poruszyć również sprawę tego, że były składane zawiadomienia do prokuratury, tak, z Państwa strony. Jakby Państwo mogli powiedzieć, w jakich latach były składane, bo zdaje mi się, że Urząd Miasta również, czy tam Urząd Dzielnicy składał zawiadomienie do prokuratury. Zaczęło się od tego, że udaliśmy się my jako mieszkańcy do Urzędu Dzielnicy, zgłaszając swoje problemy, tak, z zarządem i na podstawie tego, co myśmy przekazali, naszych dokumentów, Urząd Dzielnicy podjął decyzję o sprawdzeniu działalności naszego TBS-u i między innymi, znaczy po kontrolach różnych pismach, poszło pismo do prokuratury o jakby... Teraz niech ja to znajdę sekundę, bo
na niegospodarność w ogóle TBS-u, tak? Na działanie na szkodę mieszkańców, bo płacimy zawyżony czynsz, nawet raty za kredyt mamy zawyżoną, dlatego że została zaokrąglona i są to naprawdę spore nadpłaty rzędu kilkuset tysięcy, tak? Na przykład są leasingowane samochody z naszych czynszów, bardzo luksusowe samochody. No to nie są samochody typu samochód dostawczy, tylko na przykład Infiniti albo Lexus. Przepraszam, bo nie mogę znaleźć tego urzędu. W każdym bądź razie w 2019 roku poszło pierwsze zawiadomienie do prokuratury na niegospodarność. Pan prezes Witkowski, znaczy zaczęło się właśnie od kabla i pan prezes Witkowski składał wyjaśnienia. Myśmy dołożyli swoje zawiadomienie, które zostało niestety zignorowane, można tak uznać, bo nikt nas nawet nie poprosił o rozmowę. I później to, całe to postępowanie zostało umorzone. Bo to, że prezes wziął, zapożyczył się na 300 tysięcy, żeby spłacić kabel, który zginął gdzieś w czeluściach piwnicznych, nie wiem gdzie, nie ma ani pieniędzy, nie ma przewodu, a sprawa została zamieciona, że tak powiem, pod dywan przez wszystkich. I ta sprawa została umorzona. Kiedy myśmy składali? Znaczy tutaj mam tak, 28 lutego 2020 roku prokuratura rejonowa Warszawa Wola w Warszawie umorzyła śledztwo na podstawie artykułu 17, paragraf 1, punkt 2 KPK. Musiałem zobaczyć, chyba że państwo w głowie macie. Jakby może. Czy ja to mam? Okej, to trzeba by zobaczyć to zawiadomienie pewnie. Zaraz jak. Już mówię. Sygnatura akt PR6DS.340.2019.S.4. Zresztą mogę tu w razie czego udostępnić to. Być może tak. Mhm. W każdym razie to zostało śledztwo umorzone. Tak. Dobrze. Tutaj pani Lidia będzie. Ja mam to. Jedno. A, to jest chyba tu. To jest postanowienie o umorzeniu właśnie z 28 lutego. A to jest zawiadomienie z państwa strony, czy z... Nie, to było tak, że gmina złożyła swoje zawiadomienie, a my, powołując się na sygnaturę akt gminy, dołożyliśmy swoje zawiadomienie. Rozumiem. Z rozwinięciem tematu i wskazaniem nieprawidłowości w działaniu właśnie całego TBS-u, w pobieraniu nienależnych opłat, łącznie z tym, że płacimy za, mamy płacić za pomieszczenie przynależne. Ostatnio to jest 20 zł z metra za piwnicę, właśnie za samochody są dodatkowe, znaczy są faktury, tak, że zarząd sobie wyleasingował samochody luksusowe. I myśmy dołożyli swoje dokumenty, które po prostu nawet nikt z nami nie rozmawiał, tak. Jak ja rozmawiałam z panią prokurator, to powiedziała, że to jest faktycznie no... Powinno być rozpatrywane przez prokuraturę, ale śledztwo zostało umorzone. Myśmy złożyli zażalenie, zostało odrzucone i sprawa została, że tak powiem, wyrok został podtrzymany. 26, dobrze pamiętam, 26 maja tego roku złożyliśmy ponownie zawiadomienie do prokuratury i tam już poszły kwoty, bo według tego zawiadomienia to no, takie nasze szacunkowe, to przez 6 lat nadpłaciliśmy prawie 1 000 000 zł. Za samą opłatę użytkowania wieczystego, która powinna być nam zwrócona, to jest ponad 500 tysięcy do zwrotu dla lokatorów. To już nie są małe pieniądze, już nie mówimy o groszach. To jest średnio około 40 tysięcy na lokal nadpłaty za samo użytkowanie wieczyste terenu, który zresztą w 2017 został wydzierżawiony przez spółkę, spółce pani męża, pani prezes. Spółka nie płaci dzierżawy do miasta, z tego co nam wiadomo, za to my ją płacimy. Ale nie możemy parkować. Na tym terenie posadowione są nasze miejsca parkingowe, postojowe. My nie możemy z nich korzystać. Są zrobione zapory. Przed Sejmem takich nie ma, bo są wyjeżdżające zapory, tak, ciężkie pieniądze. Był pan to widział.
My ponosimy koszta za dzierżawę tego terenu, bo za cały ten teren TBS wnosi opłatę. Nie ma nigdzie dokumentów, że przynajmniej nam nie przedstawiono, że spółka AP Topas, która podobno dzierżawi ten teren, płaci cokolwiek do TBS-u. Skoro od nas się pobiera opłatę za cały teren, to albo AP Topas wnosi swoją składkę i te pieniądze idą bokiem. No tak, czyli jeżeli rzeczywiście te pieniądze nie są odprowadzane do TBS-u, to są wyprowadzane. To są prawdopodobnie wyprowadzane, tak. W każdym razie no, od nas jest pobierana składka za cały teren. Nieważne, w każdym bądź razie drugie zawiadomienie i wczoraj odebraliśmy właśnie informację, że zostało to umorzone. Nawet nie podjęto w ogóle postępowania. Odmówiono wszczęcie postępowania. Bo jest mowa, nie wiem, ja tego nie rozumiem, tych wszystkich zapisów prawnych, ale no, jeżeli jest mowa o tym, że pobrano od nas niesłusznie opłaty, bo pamiętajmy, TBS-y mają działać non-profit, a nie grosza. I nagle się jest, pada suma, że jest ponad 1 000 000 złotych, gdzieś tam nadpadł przez parę lat, ponad, no to mnie by się wszystkie dzwonki odpaliły i ja bym naprawdę próbowała sprawdzić tą sprawę, tak? Poprosić o wszystkie wpłaty, poprosić o faktury i wyjaśnić. I powiedzieć, nie, państwo się mylą, TBS działa prawidłowo. A czy wie pani, jeżeli chodzi o umorzenie tego śledztwa, czy tam prokurator sprawdzał cokolwiek w TBS-ie, czy... Nie, absolutnie. Rozumiem. Dobrze, ja poproszę teraz może pana, pytanie do pana dyrektora z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pana Juliusza Teclafa. Chodzi mi o taką kwestię, w jaki sposób tutaj można zabezpieczyć prawa partycypantów, no bo jeżeli TBS działa, może inaczej, osoby zarządzające TBS-em działają na szkodę tego TBS-u, chcą doprowadzić tak naprawdę do jego likwidacji, do likwidacji budynku, bo takie są tak naprawdę, takie są fakty, bo są składane wnioski do miasta o zmianę zagospodarowania, o to, żeby można było postawić tam wyższe budynki, a te rozebrać. To w jaki sposób tutaj można by było zabezpieczyć prawa partycypantów do tych mieszkań? Czy też może jest tak, że te osoby są skazane po prostu na to, żeby się z tego budynku wyprowadzić w momencie, kiedy miasto uzna, że zgadza się na takie zagospodarowanie tego terenu. Tylko pytanie jest, czy w takim celu powstawały TBS-y, żeby przejąć grunt, wyciągnąć kasę, tyle kasy, ile się da od partycypantów i później ich się pozbyć, aby zarobić jeszcze więcej. Dzień dobry Państwu. Przepraszam, że na początku jestem tylko w trybie online, bo chciałem być na tym spotkaniu. Także przepraszam, że ze względu na inne obowiązki nie zdążyłem dotrzeć na to spotkanie. Natomiast odpowiadając na pytanie, które Pan poseł stawia. Sytuacja jest tutaj, bo słuchałem całej tej dyskusji Państwa, to jest dużo wątków, które się pojawiło. Odpowiadając na to pytanie najprościej, i z jednej strony i rozważamy pewne regulacje, które by wzmocniły ochronę tych interesów spółki, bo to znaczy spółki w rozumieniu takim, żeby nie dochodziło do nieprawidłowości, do działania na niekorzyść spółki, bo z takimi tutaj czynnościami mamy de facto od punktu widzenia prawnego do czynienia. Z drugiej też chciałbym uspokoić, że też takie działanie, które by prowadziło do na przykład wyburzenia tego budynku, no nie mogłoby zostać przeprowadzone bez zapewnienia lokatorowi, bo tak to już mamy z ogólnych przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, zapewnienia tego samego standardu zamieszkania z tymi samymi prawami, czyli z partycypacją i z prawem do czynszu, więc to nie jest też takie do przeprowadzenia, jak gdyby, nie wiem, wyburzenie budynku nie jest taką rzeczą, która się dzieje i pozbywajmy ludzi miejsca do zamieszkania. To zresztą nie na gruncie ustawy o TBS, ale po prostu o zasadach wynajmowania mieszkań. Tu każdy właściciel mieszkania, jeżeli na przykład by likwidował
swój dom, a miał osobę, która ma w tym mieszkaniu umowę na czas nieoznaczony z najmą, no to musi mu zapewnić tej osobie miejsce do mieszkania. W niektórych przypadkach przyjmuje to gmina, ale to miejsce jest zapewnione. Także tu jeden wątek. Ja też z tego, co słyszę i co staraliśmy się dowiedzieć w tej sprawie, to, że te plany wyburzenia chyba nie idą jednak po myśli tej koncepcji, więc chyba tu też to zagrożenie, o ile istniało, to znaczy też nie chcę się wypowiadać, przesądzając to z tego, co dowiadywaliśmy się, to nie jest to jakby aktualnie w tej chwili jakoś prowadzone i prace nie są. Natomiast tu absolutnie myślimy też o tym, jak wzmóc no w pewien sposób nie tyle no nadzór tak naprawdę nad takimi TBS-ami prywatnymi. Poruszony był tu wątek chociażby udziału w Radzie Nadzorczej przedstawiciela gminy. Dzisiaj przepisy mówią o tym, że to statut decyduje, ilu członków dana gmina ma w Radzie Nadzorczej TBS-u. I faktycznie ten przepis w takim kształcie pozwala, no, że nie ma żadnego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej ze strony gminy. Wydaje nam się, że tutaj przepisy mogłyby iść w tę stronę, aby zobowiązać po prostu gminę każdorazowo do tego, aby miała swojego przedstawiciela w takiej spółce, niezależnie od tego, czy ma w tej spółce udziały, czy nie ma tych udziałów. Chociażby po to, aby mieć wgląd do wszystkich materiałów, dokumentów i żeby w razie potrzeby występować w obronie interesu lokatorów i tym samym, no, jakby patrząc też wyborców tej władzy, która daną gminą kieruje, więc tu o takim rozwiązaniu też myślimy. Jeśli chodzi o pewne myślenie o transparentności tych dokumentów TBS-owych, tu też staramy się i rozważamy pewne rozwiązania, ale zawsze trzeba postawić gdzieś granicę, bo o ile oczywistym jest, że lokator powinien wiedzieć chociażby, kiedy kredyt związany z budynkiem, w którym znajduje się jego lokal, zostanie spłacony. Natomiast trzeba się też gdzieś postawić granicę, gdzie będzie ochrona takich no, interesów konsumenckich i umów na przykład zawieranych przez TBS, nie ze względu nawet na TBS, tylko na drugą stronę tej umowy, która przecież też może być w jakiś sposób wykorzystywana w obrocie gospodarczym. Przykładowo, jeżeli by to był kredyt, TBS przecież może też wziąć w jakichś sytuacjach na remont, chociażby pożyczkę prywatną, wiedzielibyśmy na przykład, ile dany bank na przykład ma zadłużenia i jak ono jest spłacane, co mogłoby być w jakiś na takim poziomie, nie wiem, konkurencyjności ofert bankowych rozpatrywane. Więc tu musimy to wyważyć, natomiast na pewno o tym, żeby przepisy w jakąś stronę poszły i poszerzyły tą wiedzę lokatora, o tym myślimy. Tutaj, no, tak jak mówił zresztą dyrektor Stachera, mamy jako ustawodawca pewnego rodzaju problem, może nie tyle problem, co rozgraniczenie tych dwóch zasobów. Jakby nowe budownictwo powstające już na tych zasadach od 2016 roku korzysta z wielu doświadczeń i wielu rzeczy, które się tam zostały zdefiniowane na przykładzie budynków z lat poprzednich, nie ma, ale mamy ochrony praw nabytych i niespecjalnie możemy ustawowo interweniować w istniejące przepisy, co zresztą mamy potwierdzenie w różnych opiniach, bo sami czasem wydających się takich słusznych społecznie rzeczach myśleliśmy, ale napotykaliśmy też opinie, zmierzyliśmy się w zasadzie z opiniami przeciwnymi, które mówią, no, z uwagi chociażby na ochronę praw nabytych, ochronę zawartych umów, pewnych rzeczy robić nam nie wolno, albo jeżeli robić, to za bardzo wysokimi odszkodowaniami. My też przy zmianie i podejściu no, dużo większej grupy przepisów niż tylko te dotyczące ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Także ja te głosy. Może ja zabiorę głos. Nie wiem, czy będzie można odzyskać to połączenie, spróbować. Panie Przewodniczący, korzystając z sekundy. Tak. No właśnie, transparentność. Na ile ma chronić ustawodawca
męża pani prezes, który wynajmuje TBS-owy parking, prawda, i bierze pieniądze za to. No, zaraz. O czym my rozmawiamy? Dyrektorowi. Proszę, panie dyrektorze, o kontynuowanie. Przepraszam, bo miałem jakąś przerwę. Tak, zauważyliśmy i się zmartwiliśmy nawet tym, panie dyrektorze. Nie wiem, w którym momencie się to stało. W którym momencie urwała się moja wypowiedź. A czy pan dyrektor mówił o tym, że są pewne prawa nabyte, zawarte są umowy i że jako... że nie jako prawodawca, tylko jako... Ministerstwo, macie też opinie dotyczące tego, że nie we wszystkie kwestie można tutaj ingerować. Tak, niestety pewne rzeczy dotyczące umów są trudne. Łatwiej jest napisać przepisy, jak to powinno wyglądać od nowa i jest OK. Tutaj program wiele rzeczy już uregulował. Natomiast problem jest z takimi na przykład dawno zawartymi umowami, no bo tam łatwo jest ze strony TBS-u wykazać, że on zawarł umowę i chronią go jakieś prawa nabyte, że umowa była zawierana na bazie przepisów, które miały swoje ułomności, jest rzeczą, którą no, możemy dostrzegać ze strony sprawiedliwości prawnej, natomiast trudno nam jest do tego znaleźć takie rozwiązanie, które by było na przykład zgodne z konstytucyjną zasadą ochrony właśnie umów zawartych między stronami, które wtedy je podpisywały. I tak jak w tej dalszej części, która została ucięta, chciałem powiedzieć, że no nad pewnymi tymi regulacjami dotyczącymi właśnie rozszerzenia uprawnień gminy, pewnego dostępu do dokumentów pracujemy i że takie rozwiązania będziemy starali się niebawem przekazać i udostępnić Państwu. Ja też zresztą chciałbym, żeby w ich tworzeniu, albo przynajmniej już na etapie nie już gotowego projektu, tylko na etapie takich prekonsultacji Państwu, bo my żeśmy się też spotkali z częścią Państwa, przynajmniej w ministerstwie, żeby też takie spotkanie już zorganizować, żeby Państwo je zobaczyli, jak one działają, bo chociażby podczas tych spotkań wyszło jeszcze parę innych rzeczy ogólnie nie budzących nasze duże wątpliwości i zaniepokojenie co do tego, jakie praktyki są stosowane w tym budownictwie i też chcielibyśmy je rozwiązać. Także nie tylko przykład tego TBS-u tu omawianego dziś, ale także nie wiem, kwestie na przykład pobierania opłat za zgodę na sprzedaż, na cesję partycypacji, która też tu bardzo zaniepokoiła, że takie praktyki mogą się gdzieś zdarzać. Chcemy to wszystko uregulować, zebrać i pewne kwestie rozwiązać i pomóc tutaj. Na tyle, na ile oczywiście będziemy się poruszać w granicach no, tego porządku konstytucyjnego i pewnych norm, których nie możemy przekroczyć. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Ja zanim oddam głos tutaj osobom z TBS-ów, to kilka uwag, bo ja zauważyłem, szczególnie w prywatnych TBS-ach, nie w TBS-ach publicznych, ale właśnie głównie w prywatnych, że pozbawienie kogoś partycypacji, a właściwie praw wynikających z tej partycypacji, nie jest jakimś problemem. Mało tego, nawet jeżeli ktoś odwoła się do sądu, bo rzeczywiście ma rację, mówię tu o partycypancie, to często te sprawy trwają na tyle długo, że i są na tyle kosztowne, że ostatecznie strona, która pozbawia partycypacji, a właściwie tych praw wynikających z partycypacji, i tak osiąga swój cel, mimo tego, że po jakimś czasie dopiero udaje się partycypantowi udowodnić, że wypowiedzenie czy zerwanie umowy partycypacji nie powinno nastąpić. Więc tu moim zdaniem jest dosyć duże pole do popisu dla znawców tematu, jak tego typu luki zabezpieczyć. Druga rzecz to jest to, o czym tutaj była mowa, czyli plany wyburzenia tego budynku przez zarząd TBS, czy właściwie za osoby podające się za zarząd TBS. One zostały zahamowane tak naprawdę ze względów chyba formalnych, bo tam nie była wskazana albo droga dojazdowa, albo droga dojazdowa nie została wskazana. I w momencie, kiedy
osoby zainteresowane wskażą, jak ta droga dojazdowa ma wyglądać, no to tak naprawdę wtedy cała historia ruszy od nowa. Kolejna rzecz to jest kwestia wzmocnienia praw partycypantów. Być może warto by było iść w kierunku tego, żeby oni w jakiś sposób stawali się udziałowcami tych TBS-ów, bo to nie jest tak, że te osoby są bezwolne, ale w dużej mierze, a właściwie nawet jakby tak się temu przypatrzyć, to w 100% one finansują, a właściwie spłacają powstanie tych budynków i ich funkcjonowanie. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że to nie są właściciele, no ale będąc partycypantem, to nie są też tylko zwykli lokatorzy, którzy podpisali zwykłą umowę najmu. Więc ja przepraszam, a jak nazwać osobę, która wpłaca 30%, a później pozostałe 70% spłaca? To jest inwestor. No tak. To jest to. Natomiast i ostatnia rzecz. Tutaj padła kwestia jawności wysokości rat kredytów spłacanych przez TBS, a właściwie wpłacanych czy spłacanych przez TBS z pieniędzy osób, które są partycypantami, które tam mieszkają. Być może warto byłoby się zastanowić, żeby to jednak, panie dyrektorze, było jawne. Dzięki temu kontrola społeczna, kontrola tych, którzy rzeczywiście płacą, byłaby pełniejsza, a TBS-y nie mogłyby przekazywać pieniędzy na coś takiego jak koncert, tak? Tak jak to się stało w TBS-ie Północ w Warszawie, gdzie z pieniędzy TBS-u sfinansowano koncert. Ja nawet nie wiem jakiego artysty, niezbyt tam jakiegoś. To był nie jeden przypadek, tylko wielokrotnie spółka TBS Warszawa Północ sponsorowała różnego rodzaju imprezy rozrywkowe, w tym właśnie już wspomniany koncert Bednarka, również Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, również był koncert Bajora sponsorowany i było takie pismo wystosowane do pana dyrektora i pan dyrektor chyba nie podjął dalszych kroków, żeby na przykład powiadomić organy ścigania, żeby to sprawdziły, czy zostało naruszone prawo, czy nie. Dobrze, panie dyrektorze, no w każdym razie tego typu problemy pojawiają się w TBS-ach. No nie dziwię się temu, że osoby, które płacą w czynszu za wiele z tych rzeczy, albo i za wszystkie, no, chcą wiedzieć, na co to ostatecznie te pieniądze idą. Nie, jest okej. Okay. Jeżeli mogę. Tak, proszę. Jeśli chodzi o ustawa, mówi, zawiera katalog tych działalności, na którą TBS może przeznaczać swoje dochody, bo tutaj też prostuję, to nie jest tak, że TBS nie może mieć zysku. On może mieć zysk, tylko musi go przeznaczać na swoją działalność, a tą działalność określają przepisy, czyli właśnie na przykład budowa mieszkań, remonty, no bo on to będzie robił z zysku, zawsze musi to, więc ten zysk jest przeznaczany na tą działalność. To problem, który faktycznie jest, widzimy, nie tylko na kilku przykładach się zdarza, że pewne elementy tej działalności, tej rozpiski, która jest wskazana jako katalog działalności TBS-u, są za szeroko może interpretowane. Bo kiedy mówimy o działaniach na przykład promocyjnych, to intencją ustawodawcy nie było to, żeby one przekraczały, żeby na przykład dopuścić jakąś promocję w zakresie, nie wiem, oferty, umieszczania oferty, że są lokale do wynajęcia albo ogłoszenia w gazecie, no to jest promocja czy jakiegoś działania. Natomiast jeżeli to przekracza zdroworozsądkowe rozumienie i powiązanie z działalnością TBS-u, jaką jest budowa mieszkań, no to jest to problem. To jest jednak do oceny zawsze już na etapie tego organu, sądu na przykład, bo my byśmy to postrzegali jako jednak działanie w ramach spółki, no niezgodne z jej statutem i z ustawą. I na pewno nad tymi rozwiązaniami, aby to być może bardziej doprecyzować i bardziej wskazać i bardziej też objąć kontrolą, nad tym faktycznie myślimy.
bo problem, bo z tym wiąże się faktycznie problem i pewnie wiele rzeczy, które w ostatnim czasie dostrzegliśmy, też wynikało właśnie z takiego podejścia. Problem, znaczy nie złamano przepisów na przykład w naszej ocenie podnosząc czynsz, ale doprowadzając do sytuacji, że TBS podnosi czynsz, bo wydał na przykład pieniądze na coś, na co nie powinien wydać, już było naruszeniem ustawy. Ta ustawa nie jest nowym aktem, być może w tych niektórych rzeczach jest nieprecyzyjna i tu na pewno, znaczy to mogę powiedzieć, że myślimy bardzo intensywnie o tym, jak doprecyzować te przepisy tak, aby nie budziły wątpliwości, że no, takie działanie niepowiązane w ogóle zupełnie z działalnością polegającą na budowie mieszkań czy dbaniem o zasób mieszkaniowy jest po prostu niezgodne z prawem i nie może być na to wydawane środki. Kto to będzie kontrolował? Tu musimy to jeszcze przemyśleć, bo to powinien być no, w naszej ocenie chociażby gmina, a jeżeli nie gmina, to może organ nad nią. Nie chcę tu przesądzać, bo to też się wiąże zawsze z kosztami i zaangażowaniem administracji, więc trzeba przemyśleć dokładnie ten model. Niemniej jednak no, nie jest to zgodne, takie działanie mogę potwierdzić, nie jest zgodne z duchem tego budownictwa społecznego. Także tu w tej kwestii tyle mogę powiedzieć. Co do tych budynków wyburzanych, znaczy tego planu wyburzenia budynków, to jeszcze raz powtórzę. Taka sytuacja, że nie wiem, inwestor, właściciel jakiejś nieruchomości jest w sytuacji, kiedy jest zmuszony wyburzyć budynek, mówię ogólnie, nie o konkretnym przykładzie, może się zdarzyć, ale prawo zabezpiecza w tym momencie tych najemców, którzy tam znajdują, nakładając na tego właściciela obowiązek zabezpieczenia tym ludziom warunków mieszkaniowych. Jeżeli więc przykładowo no, doszłoby do takich rzeczy, to ten inwestor no, nie jest w sytuacji takiej, że on może taką działalność przeprowadzić, nie myśląc o tym, co się stanie z lokatorami i tym samym zabezpieczyć odpowiednich środków i kosztów na to, żeby oni dalej mogli wynajmować mieszkania na takich samych warunkach, na jakich mieli, czyli z partycypacją i tymi wszystkimi rzeczami. Jak mówię, ja mówię ogólnie o sytuacji, nie odnosząc się do tego planu wyburzenia konkretnego budynku, bo tu nie chce się, nie jesteśmy, to nie nasze przepisy, znaczy nie nasze postępowanie, ono się nie toczy przede mną, nie mogę go oceniać, nie chcę się w nie tu angażować, bo za mało mam danych i oceny z strony, też nie jest rolą naszą to potem stwierdzać prawomocność co najwyżej sądu. Tak więc no to w tym zakresie taką chciałem jeszcze dodać informację i wyjaśnienia. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać jeszcze głos? To dobrze, pan mecenas i za chwilę pan Alfred, dobrze? Dzień dobry, panie dyrektorze, adwokat Marcin Pytlak. Panie dyrektorze, mówił pan o transparentności i o tych granicach. Natomiast dla mnie bardzo istotną jest taka rzecz, żeby w tych nowych przepisach jednak gdzieś zostało ujęte, że niedopuszczalne jest to, że konkretnie mąż pani prezes TBS-u czy no, ktokolwiek bliski nagle wynajmuje część, prawda, tego TBS-u, bo wynajmuje parking i bierze z tego tytułu dochód, tak? Dlatego, że ten dochód trafia do jego prywatnej kieszeni. I jeżeli chodzi o transparentność, bardzo istotne by było, żeby jednak ci mieszkańcy mieli możliwość zobaczenia, gdzie ten dochód trafia, do kogo trafia. To tylko tyle, to tak na marginesie. Natomiast dla mnie bardziej przerażającą wizją jest to, że ktoś w ogóle wpadł na pomysł wyburzenia budynku, w którym mieszkają ludzie. To jest dla mnie przerażające. Sam pomysł, że ktoś taki ma, tak? Znaczy tu ja tego nie tak chcę komentować, bo to są... I właśnie chodzi o to, żeby ta ustawa tego rodzaju pomysły, no bo ludzie mają różne pomysły, od razu, prawda, piętnowała. Bo tacy ludzie nie powinni w ogóle być w zarządzie takiego TBS-u, który, jeżeli ktoś ma pomysł wysiedlenia iluś 10 rodzin, tak? Ja Państwu powiem tak, no to też jest to budownictwo projektowane w latach 90. Ono opierało się na pewnym myśleniu, że tak, jest tak. To bierze tych osób. Problem jest, kiedy tam wchodzą osoby, które nie myślą w ten. Jak mówię, mamy towarzyszenie, przykładowo stowarzyszenie działające na rzecz poprawy czy warunków życia, czy pomocy ludziom, będzie dobrą działalność, na tą samą strukturę ktoś może wykorzystać do działalności no, niewłaściwej. Tutaj o tyle mamy duży problem, że to jest działalność na
na tak ważnej części życia osób państwa, jaką jest mieszkanie. I to jest na pewno problem, który rozwiązać. To, co mogę powiedzieć, to jest, że na szczęście w skali całego tego budownictwa te problemy są, zdarzają się, ale nie stanowią tak naprawdę głównej wizytówki programu. Przeważająca liczba TBS-ów działa poprawnie i nie robi tych rzeczy. Natomiast faktem jest, że pewne rzeczy widzimy i one nawet nie chodzi o to, że one są, że trzeba może zmienić przepisy prawa, bo że one są niekompletne, bo jest ustawa o ochronie praw lokatorów, jest te pewne katalog rzeczy, które są określone i w zasadzie już prawo powinno być stosowane, tylko po prostu jest problem z egzekucją tych przepisów i pewne momenty, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ktoś jest słabszy, tak, lokator, prawda, jest duża spółka, która może pozwolić sobie na chociażby większą analizę prawną. Tak? Tutaj myślimy o tym, że właśnie zaangażować bardziej samorząd, bo on jest najbliżej, być może samorząd wyższego szczebla gminy sobie nie radzi, ale to jeszcze proszę dać nam trochę, żebyśmy mogli pokazać. Dobrze, pan Alfred Aydys i chyba tam się zgłasza osoba z Wrocławia, tak? Dobrze? Tak, dobrze, to za chwilkę. Najpierw pan Alfred Aydys, a potem... Ja mam krótkie pytanie do pana dyrektora Tetzlaffa. Nawet na początku dzisiejszej swojej wypowiedzi pan dyrektor przejawił troskę o spółki. Dlaczego podczas tych wielokrotnych nowelizacji ustawy o TBS nie ma przejawionej troski o najemców, o partycypantów? I prosiłbym o takie krótkie zredagowanie i o krótkie ustosunkowanie się do zadanego mojego pytania. Dziękuję. Znaczy, jeśli odpowiadając o troskę o spółki, to nie jest troska o spółki, tylko o pewien sektor mieszkalnictwa, który musi powstawać i musi tworzyć nowe zasoby. Proszę mi wierzyć, naprawdę nie jest tak, że to jest troska o jakąś konkretną spółkę czy o pewne działanie, tylko o pewien sektor, który musi mieć zapewnione warunki do tego, aby budować mieszkanie. Budownictwo społeczne jest jednym z filarów programu Mieszkanie Plus, bo że o tym ono się składa z trzech filarów: rynkowego, społecznego i komunalnego. I w ramach tego programu naszym celem jest zapewnienie warunków, na których muszą powstawać nowe mieszkania. A te mieszkania muszą mieć z kolei zapewnioną obsługę, możliwość remontowania, a spółki muszą mieć działalność, żeby dbać o państwa zasób, żeby musimy jako rząd stworzyć, żeby one działając w niekomercyjnych warunkach, bo nie mogą, są ograniczone co do możliwości chociażby pozyskiwania wyższych czynszów, to znaczy, że są ograniczone przecież ustawowo, więc jeżeli musimy im zapewnić to, żeby one mogły działać. Także to nie jest, proszę nie myśleć, że to jest starania o spółki. Natomiast pomysły dotyczące... Wsparcie dotyczące o kwestiach... Przepraszam, bo mam jakąś tutaj drugą falę głosów weszła, ale jeżeli chodzi o wsparcie dla i myślenie o lokatorach, no też o tym myślimy i niektóre przepisy wprowadzamy. Proszę zwrócić uwagę, że w 2020 roku kwestionowana przez państwa pewnej części możliwość rozliczania partycypacji, ale jest tak naprawdę rozwiązaniem na waszą, na korzyść lokatorów. Możliwość dochodzenia do własności w zasobach, możliwość zmiany, to też nie jest tak, że te rzeczy są, że te rzeczy się nie dzieją. I są to rozwiązania, które mają państwu służyć i myślimy nad kolejnymi. Dobrze, proszę bardzo, pan radny z Wrocławia, a potem pan Adam Milner. Dzień dobry, szanownych zgromadzonych. Jeśli chodzi o Wrocław, to być może coś się przebiło do ogólnopolskich mediów, być może nie. Tutaj mamy problem może nieco mniejszego kalibru, to znaczy nie mamy być może czynienia aż z takimi no już skrajnymi sytuacjami, natomiast wartość umów sponsorsko-reklamowych podpisanych w roku 2021 to jest około 1 100 000 zł, tak? Natomiast... Przepraszam, przez TBS? TBS Wrocław, tak. I Zgromadzenie Wspólników we Wrocławiu, Zgromadzenie Wspólników we Wrocławiu jest prezydent Wrocławia, tymczasem w Radzie Nadzorczej są przedstawiciele miasta, więc
Moja sugestia, że tak powiem, jest taka, że miasto samo siebie nie może kontrolować, więc jeśli TBS Wrocławski będzie miało kontrolować gmina Wrocław, no to nie ma to żadnego sensu. Oczywiście w przypadku prywatnych spółek to musi być w każdym razie niezależna instytucja, bo to nie będzie działać. We Wrocławiu czynsze zostały podniesione w bardzo znaczący sposób. Nie da się wytłumaczyć tego poprzez chęć utrzymania zasobu, remontowania go, tudzież spłacania kredytu. No rokrocznie mieliśmy do czynienia z zyskami typu 8 milionów na przykład. Zacytuję może jakby przeniesienie tego zysku, bo zysk z roku 2021 został przeniesiony do kapitału zakładowego bodajże. Już patrzę. Przepraszam, kapitału zapasowego, czyli spółka przeznaczyła 8 milionów 400, ponad 8 milionów 400 na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na cele związane z utrzymaniem zasobów gospodarki mieszkaniowej. Jest to bardzo ogólnikowo napisane i trudno powiedzieć, na co te pieniądze tak naprawdę będą przeznaczane, ale ustawę no niestety trzeba zdeliberalizować, bo ten liberalizm, który co do zasady nie jest zły, ewidentnie widać, że jest wykorzystywany w przeciwnym kierunku i cierpią na tym lokatorzy. I tutaj mówię, wypowiadam się w imieniu mieszkańców jako radny Wrocławia i tutaj te przepisy ewidentnie są naciągane i to mówiąc bardzo delikatnie. To tylko tyle w kwestii planowanych rozwiązań, bo są jakieś, rozumiem, dyskusje, rozważania w tej kwestii, więc no, musimy to zrobić tak, żeby faktycznie efekt jakiś nastąpił i żeby zarządy TBS-ów no, czuły jakąś jednak jakąś presję i też trzeba dopuścić mieszkańców w jakimś stopniu do tego, aby mieli wgląd w finanse. My zrobiliśmy już jako radni dwie kontrole, natomiast no, cały czas ilość informacji, które byśmy chcieli mieć, jest niewystarczająca. Korzystaliśmy z ustawy o samorządzie gminy z 2018 roku. Natomiast tak naprawdę na moje pierwsze zapytanie o sprawie udostępnienia informacji, no TBS się wykpił, bo ta ustawa z kolei sankcji nie zawiera. Czyli jeśli nie zostaną udostępnione te informacje przez samorząd bądź przez spółkę, no to nie ma też sankcji tam zapisanych. Dobrze, nie chcę zajmować więcej czasu. Dziękuję bardzo za możliwość głosu. Być może jeszcze będę próbował za chwilę. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, to znaczy biorąc pod uwagę, zresztą nie tylko panie dyrektorze, bo to jakby ogólna uwaga, wygląda na to, że największym problemem w tej chwili, jeżeli chodzi o TBS, to jest kwestia dostępu do informacji, niezależnie czy mamy do czynienia z TBS-em publicznym, gdzie być może jest trochę lepiej, czy mamy do czynienia z TBS-em prywatnym, w tym sensie bez udziału jednostek publicznych albo z udziałem jednostek publicznych, które nie zadbały o to, żeby ten swój udział w jakiś sposób zachować. Problem też z kontrolą tego sposobu wydatkowania środków. No i problem z przestrzeganiem praw partycypantów, ale myślę, że w jeszcze gorszej sytuacji mogą być nawet nie tyle partycypanci, co najemcy lokali z partycypacją miasta, bo oni okazuje się mogą mieć jeszcze mniej praw niż partycypanci i domaganie się ujawnienia pewnych informacji związanych z wydatkowaniem tych pieniędzy wpłacanych w czynszu, też stanowi no, nie lada wyzwanie dla tych osób, a często TBS może zasłaniać się tajemnicą firmy czy jakimiś innymi przepisami, z RODO włącznie. Więc tutaj moim zdaniem należałoby się nad tym dosyć mocno zastanowić, aby to wyeliminować. Zgadzam się z panem dyrektorem, że rzeczywiście kuleje też
to, aby egzekucja tychże praw, bo to wynika tak naprawdę z kwestii nie samych zapisów, a sankcji, które nie są często nakładane na tego, kto się nie stosuje do przepisów prawa. Natomiast jakby to jest taki przyczynek do rozmowy na temat TBS-ów i na temat tego, co się w tych TBS-ach dzieje. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Już tak. Może dobrze, najpierw pana dyrektora, później panią Anię, a później, a przepraszam, miałem tutaj ten, ale to puścimy najpierw panią Anię. A czy ja, bo przepraszam o tyle, że muszę tu zwolnić salę, z której korzystam, dlatego będę słuchał państwa spotkania i oczywiście wszystkie rzeczy zaadresuję, które się pojawią, natomiast być może już nie będę mógł zabrać głosu. Przepraszam, bo też mam kolejne spotkanie, w którym muszę wziąć udział, także... Dobrze, my będziemy starali się zresztą temat ten kończyć o tyle, że mamy jeszcze jeden temat ważny związany z notariuszami. Natomiast tutaj dobrze by było jeszcze, jakby pan dyrektor tu wysłuchał te kilka głosów. Tak, tak, tak. Będziemy słuchać, ja będę słuchał, tylko już po prostu nie będę mógł się połączyć. Tak, już głosem swoim odpowiedzieć, ale będziemy działać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Robert Tepa, Ministerstwo Sprawiedliwości. Proszę państwa, tak słuchając i słuchając tego, co mówi Ministerstwo Rozwoju, być może tutaj taką zmianą, panie pośle, którą można by wdrożyć, to byłby ten udział przedstawiciela najemców jakby w ramach tej funkcjonującej spółki, co chociażby nałożyłoby obowiązek wynikający z kodeksu spółek handlowych czy z prawa spółdzielczego podczas rocznego, prawda, walnego spotkania, przedstawiania wszystkich sprawozdania finansowego, jak również uzyskania, że tak powiem, absolutorium, tak, dla tych działań i udział oraz pozyskanie tych informacji sprawiłoby, że najemcy wiedzieliby, co dzieje się w danej spółce. Tak jak pan tutaj dyrektor podnosił, ważne jest budownictwo mieszkaniowe, natomiast to, co my już tutaj na zespole nieraz widzimy, nie można doprowadzić do sytuacji, żeby obywatele byli oszukiwani, tak? Nawet w imię szczytnych idei. Więc jeśli będzie taka potrzeba, my oczywiście ze strony ministerstwa włączymy się we wszystkie prace, które będą potrzebne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pani Anna Datkowska, a potem tutaj... Dzień dobry, Anna Datkowska, TBS Radzy Miejska, TBS Warszawa Północ. Ja mam wątpliwości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie spółki TBS Warszawa Północ w zakresie troski i transparentności, troski o mieszkańców pod względem jakości realizowanego projektu i stopnia jego realizacji. O co chodzi? W TBS-ie na ulicy Radzy Miejskiej przykładowo został zamontowany system ograniczenia dostępu, taka kontrola dostępu do klatek, do garaży, do przechodzenia. To wszystko jest świetnie zamontowane, wszyscy wiemy o tym, że to jest, tylko to nie działa. TBS tłumaczy, że nie może uruchomić tego, bo to się rozprogramowuje, jak ktoś otworzy ręcznie bramę i ma 10 tysięcy innych powodów, by tego nie zrobić. To jest koszt, który został poniesiony, a nie ma z niego żadnego użytku. Dlaczego dla nas to jest istotne? Jest to dla nas istotne jako mieszkańców, dlatego że TBS w garażach podziemnych w tej inwestycji wynajmuje komercyjnie miejsca parkingowe dla osób zewnętrznych. W związku z tym każdy Kowalski z zewnątrz może sobie wejść do garażu, a z garażu już bezpośrednio do każdej klatki i na każde piętro. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, plac zabaw. Tam miał być zorganizowany plac zabaw dla dzieci i jest gigantyczna piaskownica, bo nie ma pieniędzy na doposażenie, żeby postawić chociaż jedną huśtawkę. Kiedy wyszliśmy z inicjatywą mieszkańców, by zrobić to we własnym zakresie, dostaliśmy odmowę. Kiedy poprosiłam o zgodę na postawienie kurtyny wodnej, dostałam odmowę z informacją, że nie mają zgody innych mieszkańców. Więc zapytałam się, w jakiej formie ma być wyrażona zgoda pozostałych mieszkańców. Oni mi odpowiedzieli, i tak się nie zgadzamy. Więc
To jest bardzo istotne. Kolejna kwestia. Nie mamy transparentności, jeżeli chodzi o koszty ponoszone przez TBS właśnie w ramach naszego utrzymania. Prawdopodobnie podwójne liczone ciepło wspólne, które pojawia się na rozliczeniach i które prawdopodobnie mamy również w czynszu. TBS się nie chce do tego ustosunkować, żeby przedstawić nam faktycznie ponoszone koszty, które są pokrywane z naszych czynszów. Dodatkowo, kiedy prosi się TBS, to jest świeża sprawa, o przesłanie faktury VAT za najem mieszkania, mówią, że nie mogą tego zrobić, że oni tego nie robią, że wszystko jest na stronie, zdaje się, e-book czy tam PWI, a tam jest tylko taka ładna grafika, która wykazuje, ile pieniążków za co powinno być. A jeżeli ja chcę się ubiegać o dofinansowanie do czynszu z miasta, to ja muszę przedstawić fakturę. W związku z tym pan z wielką łaską odpisał mi, że w drodze wyjątku on mi tą fakturę udostępnia. No chyba nie tak powinno to wyglądać. Czuję się wiecznym petentem i mówię, myślę, że w imieniu wszystkich mieszkańców TBS Radzymińska, zwłaszcza, że u nas w InvestCity bardzo dużo jest osób, które są z partycypacją miasta. I jakby ja jestem wdzięczna za to, że mogę tam mieszkać. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, ale zaczynam być troszeczkę takim niewolnikiem tej inwestycji, bo ja mogę tylko mieszkać. Na nic nie jest wyrażana zgoda. Prośby wszelkich mieszkańców o uzasadnienie kosztów, o udzielenie informacji nie są w żaden sposób uwzględniane. Odpowiedzi na pytania są lakoniczne, nie nawiązujące do ich treści. To jest ten problem, z którym my się borykamy na Radzy Miejskiej. Zresztą to jest jakby tylko mały zalążek, bo oczywiście chodzi również o podwyżki czynszu w wysokości 25% kwoty, tak? Więc to też jest wysoka podwyżka, która nas dotyka. Czyli ja tutaj jedną uwagę, bo tutaj rozmawialiśmy na temat zależności między WIBOR-em, podniesieniem rat kredytów, a czynszem. I tutaj właśnie jest taki przykład nowego TBS-u, któremu podniesiono ten czynsz. W którym roku został budynek oddany? Od kiedy państwo płacicie czynsz? Od 2021? W 2020 roku budynek został oddany. Generalnie większość mieszkańców sprowadziła się w pierwszej połowie 2021 roku. Ja płacę od grudnia 2020. I rozumiem, że podwyżka czynszu jest argumentowana wysokością rat kredytów. Tak, ale w momencie, w którym poprosiliśmy o kalkulację tych kosztów oraz osobiście poprosiłam o kalkulację całej stawki czynszu, żeby wiedzieć, na co dokładnie idą pieniądze z naszych opłat, nie została mi udzielona odpowiedź wiążąca do pytań, tak? Więc nadal nie wiemy tak na dobrą sprawę, za co my płacimy. Kolejną kwestią, która chyba dotyka wszystkich mieszkańców TBS, którzy nie są w SIM, ani nie mają umowy z dojściem do prawa najmu, z dojściem do prawa własności, jest właśnie kwestia tego, że my płacimy i płacimy za nic. My nie możemy nawet mieć gwarancji, że jeżeli mnie zabraknie, to moje dziecko odziedziczy ten lokal. On będzie tylko i wyłącznie wskazany w paragrafie pierwszym umowy, ale to nie znaczy, że on do tego najmu będzie mógł dojść. Więc tu jest kolejna luka. Jeżeli chodzi jeszcze o TBS-y, to ostatnią rzecz, o której bym chciała powiedzieć. Kuriozalny jest zapis, że nie można mieć prawa własności do nieruchomości w tym samym mieście. Jeżeli ja będę w posiadaniu 1/8 kawalerki o wielkości 16 metrów kwadratowych, to przecież ja tam nie zamieszkam. A to wyklucza mnie z możliwości partycypowania w TBS-ie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Adam Milner. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Adam Milner, Stowarzyszenie Nasz Blok z Krakowa. Ja tutaj zajmuję się sprawami ze strony społecznej TBS-owymi, myślę, że już około 5 lat i zapewnienia poprzednich dyrektorów oraz dyrektora Treclafa o tym, że się coś zmieni, to ja już słyszę, no nie powiem, kolejny raz, może tak to ujmijmy. Proszę państwa, proszę wziąć na pewno pod uwagę to, że ludzie zamieszkujący w TBS-ie
to są ludzie raczej średnio zamożni, tak powiedzmy. To nie są ludzie zamożni, ani też nie bardzo biedni, no bo wiadomo, musi nas stać być na ten wielki czynsz, który tutaj spłacamy. Uznajmy, że to są ludzie średnio zamożni. To są ludzie, którzy nie mają dostępu bezpośredniego do prawników, co wykorzystują TBS-y. My nie mamy się do kogo poskarżyć. My, żeby cokolwiek uzyskać od TBS-u, musimy wystąpić na drogę sądową, co jest bardzo kosztowne i wielu z mieszkańców TBS-ów po prostu na to nie stać. A TBS-y to po prostu bardzo wykorzystują. Trzeba też tutaj, pan dyrektor mówi, że musi dbać jako Departament Mieszkalnictwa o budownictwo w Polsce. Ja się zgadzam, oczywiście trzeba dbać o budownictwo w Polsce, jest to bardzo ważny aspekt i trzeba to robić. Natomiast nie można tego robić wprost za pieniądze mieszkańców i wykorzystując tą jakby średnio zamożną grupę społeczną do finansowania tego budownictwa w 100%, bo tak to jest finansowane. Nie dość, że ta grupa, która powinna, powiedzmy sobie, być jakoś zaopiekowana przez rząd, bo chyba od tego jest rząd, żeby się opiekował obywatelami, nie może być postawiona w takiej sytuacji, że jest sponsorem tego systemu. To jest moim zdaniem bardzo rażąca niesprawiedliwość dla naszej grupy. I chyba generalnie to tyle w tym temacie, co ja chciałem powiedzieć, bo resztę to już zostało powiedziane, a nie chcę Państwu zajmować czasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Następna osoba jeszcze, tak? Tak. Jest na sali z nami pan na wózku inwalidzkim, który zgłaszał już i może on przedstawi problem. Kwestia właśnie wydobycia faktur. Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć, jak wydobyć od spółki fakturę? Czy mógłby pan powiedzieć, o co chodzi? Znaczy tak, tutaj to jest kwestia parkingu, który został nam odebrany i ja jako osoba niepełnosprawna obecnie nie mogę dojechać do bloku. Wygląda to tak, że teoretycznie parking, za parking można zapłacić, ale ja jako osoba, która nie płaci tego podwyższonego czynszu, który jest nielegalnie podwyższony, bezprawnie, zostałem chyba ukarany w ten sposób, że na moje pytania dotyczące parkingu, tak żeby nawet zapłacić, nie dostaję żadnej odpowiedzi. Podjeżdżam pod bramę parkingu, dzwonię, nikt nie odbiera, jestem niewpuszczany. Tylko dlatego, że nie płacę tego podwyższonego czynszu prawdopodobnie. Druga moja obserwacja jest taka, że TBS nie chce na piśmie mi powiedzieć, żebym zapłacił 250 zł za ten parking. Rozumiem, że oni chcą brać pieniądze do kieszeni, ale nie kwitować. Tak, fakturę raz zapłaciłem, jeszcze cena była, na początku cena była 50 zł, później 100 zł. Ja raz zapłaciłem za ten parking i poprosiłem o fakturę, dlatego że korzystam z pomocy fundacji w codziennym życiu i fundacja pokrywa niektóre moje koszty życia. Może potrzebne jest tam, aby Krajowa faktury. Administracja Skarbowa zajrzała do tej TBS-a. Tak, potrzebuję faktury. Faktury nie dostaję. Prosiłem o fakturę przez rok. Nie dostałem faktury. Myślę, że już jej nie dostanę. Zgłaszałem to do Urzędu Skarbowego, ale na razie nic się nie dzieje, więc... Ja zrobiłem przelew, dlatego że nie chciałem dawać pieniędzy do ręki. Zrobiłem przelew. Tak, tak, ja do Urzędu Skarbowego wysłałem potwierdzenie tego przelewu. Znaczy, my korzystaliśmy z parkingu przez całe te lata. On był zrobiony przez mieszkańców. Każdy miał swoje miejsce, tak. Był wybudowany razem z osiedlem. Na osiedlu jest dokładnie 60 lokali, 60 miejsc, jakby... Każdy miał swój, tak. Tak, przyporządkowane. Część osób ma w umowach, część nie. W każdym bądź razie to było tak zwyczajowo, tak? Nigdy nie było mowy o tym, że my będziemy musieli to podnająć. Nigdy. Znaczy... Tak jakby przynależna była do lokalu, tak? I w którymś momencie, jak wszedł nowy zarząd, zaczął żądać od nas za to dodatkowej opłaty. Najpierw była opłata wnoszona.
zgłoszona, poprzedni zarząd, pan prezes stwierdził, że będzie pobierał dodatkową opłatę na budowę parkingu, który myśmy sami praktycznie zorganizowali, że postawi nam szlaban, będzie nowe oświetlenie. No to myśmy się godzili na to. Z tym, że lata mijały, nic się nie działo, a pieniądze szły. Przyszedł nowy... umowa, to były ustne negocjacje. A jakieś koszty utrzymania parkingu są? Że to uzasadnia pobieranie opłaty? Nie ma żadnych. Nie ma żadnych. Został wynajęty. Ten parking został wynajęty właśnie mężowi pani prezes. To jest właśnie ten przykład. Kwestia dotycząca parkingów, tu jest tego rodzaju, że parking najprawdopodobniej był zbudowany jako wspólna jedna inwestycja, na którą został wzięty kredyt. Następnie te miejsca zostały przekształcone nie w ogólnodostępne, tylko jako miejsca komercyjne. Taka sytuacja jest w wielu TBS-ach, bo ludzie zgłaszają ten problem do nas jako stowarzyszenia i ten problem istnieje nie tylko w jednym TBS-ie, ale we wszystkich TBS-ach. Mogę też podać przykład tego TBS-u, w którym ja mieszkam, gdzie właśnie była taka sytuacja, że była to wspólna inwestycja. Kiedy zadałem pytanie, czy miejsca, które teraz obecnie są komercyjnie wynajmowane, są wyłączone spod wspólnego kredytowania jako wspólna inwestycja, odpowiedzi na to nie otrzymałem. Dziękuję. Tak, pani, to pan Adam Milner, pani Jakuba Sikuśny, pani Anna Datkowska. Ja jeszcze chciałem tylko króciutko dodać do tego parkingu. W Krakowie jest taka moda na przykład, że na parkingach buduje się bloki komercyjne. Na parkingach TBS-owych, które były oddane w inwestycji, TBS zbudował bloki komercyjne. Ja znam dwa takie przypadki w Krakowie. Dobrze, pani Lidia. Jeżeli chodzi o zgłaszanie do Krajowej Administracji Skarbowej, to jeżeli nawet jest dokonywana kontrola nieprawidłowości, to i tak osoba zgłaszająca nigdy się o tym nie może dowiedzieć, bo nie jest stroną. Aha. Także nawet jak pan zgłaszał, no to i tak z tego nie wynika dla niego. Rozumiem. Dobrze. Jeśli można, Maciej Zieliński-Wiśkiewa dla mieszkańców TBS. Ja chciałbym się zwrócić bezpośrednio do pana, który reprezentuje Ministerstwo Sprawiedliwości. My jako Krajowa Rada Mieszkańców TBS od pewnego czasu występujemy z różnymi projektami zmian, które powinny znaleźć się w ustawie regulującej funkcjonowanie TBS-ów. Nawiązując do tego, co pan powiedział, czy jeżeli Rada by zwróciła się do państwa, jako do ministerstwa, czy to by może państwu jakoś pomogło w kwestii uregulowania tych przepisów, które my wskazujemy jako punkty najbardziej istotne, zapalne w funkcjonowaniu? Dziękuję uprzejmie. Dobrze, pani Anna Datkowska. Jeżeli chodzi o parkingi, to u nas na ulicy Radzymińskiej w Warszawie też jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ my jako mieszkańcy płacimy za parkingi podziemne 282 zł, natomiast osoby komercyjnie wynajmujące z zewnątrz płacą 135 zł. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja myślę, że na dzisiaj byśmy ten temat jakby zakończyli. On się jakby nie kończy w przestrzeni publicznej w ogóle, bo my na pewno będziemy do tego tematu wracali i pewne rzeczy trzeba będzie jak kropla drążąca skałę wywalczyć sobie. Ja nie jakby zdaję sobie sprawę z realiów. Natomiast na dzień dzisiejszy jakby temat dziękuję. Będziemy z państwem w kontakcie. My teraz mamy temat dotyczący kwestii notarialnych. Oczywiście, jeżeli państwo macie ochotę zostać, to proszę zostać. Jeżeli nie, to można opuścić salę. Czy ja mogę pani poprzeć jeszcze? Przepraszam. Tak, a to przepraszam, pan dyrektor Teclaw jeszcze chciał coś powiedzieć, więc jeżeli... Państwa rozmowy. Przepraszam, jeszcze 3 minuty, bo pan dyrektor chciał zabrać głos. Była taka kwestia tu poruszona, kwestii na przykład zamiany partycypacji na udział. Bo faktycznie my musimy się zastanowić, czym tak naprawdę jest partycypacja. To jest stworzony taki... No, twór w latach 90. w ustawie, jest określone, co, jak to się wpłaca i robi. Natomiast faktycznie no,
doprecyzowanie, co się z nią wiąże, jakie prawa za nią idą, jest dużym wyzwaniem. Pomysł z tym, żeby zamienić ją na udział, chcę tylko Państwu pokazać, że to nie są proste rzeczy. Pomysł z zamienieniem jej na udział wydaje się bardzo ciekawy i bardzo idący w dobrą stronę. Tyle tylko, że proszę zwrócić uwagę, że jeżeli znowu zamiana na udział, to jest formalnie odebranie tego udziału obecnemu właścicielowi, a więc jest to jakaś forma wywłaszczenia. No tak by to było trzeba zinterpretować na gruncie przepisów. I tu już, mimo że wydaje się to sensowne, to żeby zastosować to do starego zasobu, będzie bardzo trudne, ponieważ no, wiąże się to z formalnie prawnym odebraniem tej własności, tego kapitału obecnemu właścicielowi, którym jest TBS. I my możemy powiedzieć sobie, że tak należałoby to rozumieć, ale napotkamy przeszkodę w postaci właśnie zamiany, no, odebrania. Skoro na przykład 30% ktoś wpłacił partycypację, chcemy to zamienić za udział, że jest to nie 30% partycypacji, tylko własności w mieszkaniu, no to znaczy, że TBS straci te... Zostaje, no tak, te... no tak. Ale umowę, którą Państwo... No i owszem, jeżeli byśmy wprowadzali to od nowa, jasne, możemy tak wprowadzić, ale jeżeli będziemy się mówić o zasobie już istniejącym, to z punktu widzenia oceny tej umowy naruszymy strukturę własności. I ja mamy tutaj w pewien sposób ręce związane, no bo umowa, którą była zawarta w roku tam, nie wiem, 90 czy 2000, mówiła o tym, że właścicielem mieszkania jest TBS, a Państwo jesteście najemcą, a za prawo do tego najmu musicie wpłacić partycypację. Tak ona została zawarta i zmienić ją jest ingerencją w zawartą umowę. Ja opisuję to, ten problem jako przykład tego, jakie rzeczy trzeba przeskoczyć w tym prawodawstwie, żeby ten rozwiązanie wprowadzić, bo wprowadzić rozwiązanie nie jest problem. Problem, jak ktoś się potem zaskarży do Trybunału jakiś TBS i wygra w nim postępowanie. Panie dyrektorze, ale to się wydarzyło już na tle spółdzielni mieszkaniowych, kiedy były uwłaszczenia. Kiedy ludzie mogli nagle za złotówkę przysłowiową wykupić mieszkanie właśnie z zasobu spółdzielni mieszkaniowej. Kiedy spółdzielnia mieszkaniowa była właścicielem iluś tysięcy mieszkań i nagle się okazywało, że można wykupić. I teraz na tej samej zasadzie, dlaczego nie można wykupić udziału w TBS-ie? Które już wykupili. Musicie Państwo, znaczy już tłumaczyć, znaczy może tłumaczyć, nie starczy na pewno czasu na tym, żeby wytłumaczyć i zrozumieć, jaka jest różnica między spółdzielnią a TBS-em. Ja wiem, że tak naprawdę duży problem w tym rozumowaniu tego mieszkalnictwa wynika z tego, że są to dla Państwa, jest to mieszkanie i tu jest mieszkanie. Natomiast spółdzielnia to jest taki inny twór, tam trochę kupowaliśmy mieszkanie u siebie, bo tam faktycznie inwestorem jest ta spółdzielnia jako zbiór spółdzielców. Tu jest spółka, która jakby zrobiła inwestycje i wynajmuje te mieszkania wybudowane przez siebie lokatorom. Można jakby, gdyby dziś pisać tę ustawę od nowa, pewnie wiele rzeczy zrobiono by inaczej. I ja na pewno w nowym programie, tak go przekształcamy, że dla nowych umów ta oferta wygląda inaczej. Ale problem z tym, żeby na bazie już powstałego stosunku własności, umowy najmu i tej współpracy zrobić jakiś wyłom, musimy tak naprawdę tworzyć pewnego rodzaju bardziej zachęty do tego, żeby wskazywać TBS-om, że jakieś rozwiązania są możliwe i żeby te umowy przekształcać. Przykładem jest chociażby to, że wykup mieszkań. Ustawa, jak Państwo wiecie, przy wejściu w życie w ogóle nie przewidywała możliwości tego, że mieszkanie może być wyodrębnione na własność. W 2011 roku to zostało zmienione, ale nie zostało zmienione na zasadzie, że będzie przymus tego zrobienia, tylko że będzie musiało mogło się to odbyć tylko za zgodą stron. Po stronie TBS-ów istnieją w tym momencie istniały pewne przeszkody, które one wskazywały, że one tego nie chcą robić, bo na przykład wyodrębnienie zbyt dużej liczby lokali spowoduje, że tracą tak naprawdę kontrolę nad wspólnotą mieszkaniową, co z ich interesu powodowało, że groziłoby na przykład zawaleniem się struktury spółki. Wprowadzaliśmy rozwiązania, które powodują, że zmniejszają ryzyko po stronie TBS-u, co być może Państwo odczytywali jako działania strony TBS-u, ale tak naprawdę po to, żeby one chętniej godziły się na wykup lokali. Dzisiaj mam już na przykład też wystąpienia od TBS-ów, które mają znowu przeszkodę już idącą w drugą stronę, że nie mogą odsprzedać lokali osobom bez partycypacji. Także to są rzeczy, nad którymi naprawdę z tym zasobem powstałem w latach 90., jak i prawodawstwem, które je tworzyło, mamy spory problem i proszę wybaczyć, jeżeli czasem te regulacje nie idą zgodnie z Państwa oczekiwaniami, bo też mamy w pewnych kwestiach związane ręce i proszę wierzyć, że zasiągamy opinii także innych podmiotów, żeby sprawdzić Ministerstwa Sprawiedliwości chociażby, czy nasze obawy na przykład znajdują potwierdzenie i niestety tak to się
często, tak to się zwykle dzieje, że są one potwierdzane. Więc... Dobrze, panie dyrektorze, bo tak. My musimy przejść do następnego tematu, natomiast ja myślę, że ten temat to i tak musimy, rozmowę na ten temat musimy kontynuować, ponieważ jak pan zauważył, panie dyrektorze, to te przepisy dotyczące TBS-ów, one się zmieniają, bo tak jak powstawały te TBS-y, one, ich wizja była pewnie inna w latach 90., 2000. Dzisiaj jesteśmy tak naprawdę w innej sytuacji i społeczno-gospodarczej, i w wielu przypadkach ekonomicznej, a także i prawnej. W związku z tym no, ta dyskusja moim zdaniem powinna trwać i doprowadzić nas do sytuacji, w której no, maksymalnie uda się pogodzić interesy samych TBS-ów, jak i partycypantów i mieszkańców. Nie chcę tej dyskusji dzisiaj kończyć, natomiast tak jak wspomniałem, my musimy przejść do następnego tematu. Mam nadzieję, że znajdzie pan dyrektor czas dla nas i dla tutaj mieszkańców TBS-ów, żeby porozmawiać jeszcze na ten temat i wysłuchać kolejnych propozycji. Tak, jak oczywiście, jak już przepraszam na początku, dzisiaj chciałem być z państwem też na sali, ale tak przesunięta była też godzina tego spotkania, więc już mi nie udało zmienić harmonogramu. Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Dziękuję, do zobaczenia. To chyba czy chcecie państwo zostać tutaj, omówić jeszcze sprawę, bo mamy do omówienia sprawę notariuszy. Trzy minuty przerwy technicznej, dobrze? Tu z godzinkę pewnie. Tak, a co chcecie zostać? No może tam na naszych oczach powiem.
z tym parkingiem tam Radzymickiej Funduszy Polityki? No ja... Z miasto, prawda? Są fundusze tam, no to... Ja to zgłoszę, zgłoszę. Może tak być. A to akurat ta instytucja odpowie, tak? Mm-hmm. Szybko się tym zająć, no bo to komercyjnie to nie było, prawda? Mhm. Ja to... Ja to... Obywatelom za dwa razy, po raz. W takim razie drugi temat dotyczący spraw związanych z notariuszami, bo rozumiem, że taka była propozycja, żeby tym się zająć. Mamy dwie osoby poszkodowane działaniami lichwiarskimi, przestępców, którzy za pomocą umów notarialnych doprowadzili też do tego, że osoby te straciły majątek, dorobek życia, swój majątek. Nie wiem, czy zaczniemy najpierw od tych osób, które tutaj są, czy najpierw ministerstwo? Bo rozumiem, pani byłaby tutaj osobą władną, tak? Dzień dobry Państwu, Danuta Wniszewska. Ja reprezentuję Wydział Nadzoru nad Notariatem, który od niedawna funkcjonuje w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości, ale domyślam się, że powstaną jakieś tutaj kwestie problemowe, czy panowie chcieliby przedstawić, państwo chcieliby przedstawić jakieś dodatkowe kwestie, więc może jeżeli pojawią się problemy, czy jakieś kwestie do omówienia, to po prostu reagując na to, co na bieżąco się dzieje, będę... Dobrze, to proszę bardzo, pan Jacek Widura najpierw, a potem pan Kaliszyk, tak? Dobrze mówię? Dobrze, pan Adam Kaliszyk. Dobrze, proszę bardzo. Dzień dobry, Jacek Fidura. Proszę państwa, mam sprawę, która toczy się w prokuraturze od 2013 roku. Mam sprawę, która toczy się w prokuraturze od 2013 roku i na chwilę obecną zostałem poszkodowany przez zorganizowaną grupę przestępczą. Straciłem dorobek całego życia i od 29 czerwca jestem osobą bezdomną, ponieważ moja nieruchomość przeszła w ręce lichwiarzy, głównie Tomasza Talara. Przy przekazaniu nieruchomości poprzez komornika tym osobom, komornik przekazał również wszystkie moje przedmioty, rzeczy ruchome, wartościowe, pieniądze, które były w domu i nawet nie są wpisane w ogóle do protokołu, te wszystkie przedmioty. Jak chciałem złożyć zawiadomienie do prokuratury, na policję, że zostało doprowadzone do naruszenia tego posiadania i że zginęły mi te przedmioty, chciałem zgłosić kradzież, to policjant powiedział, że zostanę ukarany, złożę wniosek o ukaranie mnie, jeżeli będę jeszcze takie zawiadomienia składał. Dobrze, ale panie Jacku, pan przypomni nam, bo tam podpisywał pan akty notarialne związane z pana pożyczką, tak? Tak, w 2009 roku pożyczyłem od Tomasza Talara łącznie kwotę 50 tysięcy złotych i przez dwa lata zapłaciłem jemu kwotę 190 tysięcy złotych od pożyczonych pieniędzy. W 2011 roku zostałem zmuszony do podpisania aktu notarialnego na ulicy Świętokrzeskiej przed panem Bartłomiejem Jabłońskim, przed panem notariuszem. Zmuszony zostałem przez Talara na kwotę 280 tysięcy złotych, że się podaje egzekucji do kwoty 350 tysięcy złotych. Do tej pory oni oczywiście wpisali mi się na hipotekę do tej działki. Przy sprzedaży niewielkiej części tej działki przejęli jeszcze kwotę 150 tysięcy złotych ze sprzedaży tej nieruchomości. Egzekwują kolejne pieniądze nienależne im. A jeszcze w wyniku utraty tej nieruchomości, w której zamieszkiwałem do tej pory w Błoniu pod Warszawą, to jeszcze mamy za te 9 lat tak zwanego bezumownego korzystania jeszcze ponad 300 tysięcy złotych im do oddania. Nie wiem, kiedy ja to w ogóle spłacę i czy w ogóle będę kiedykolwiek spłacę. Rozumiem, że jest sytuacja taka, że przed sądem pan przegrał, tak? W którym roku? Czy wygrał pan? Znaczy nie, bo jeszcze Tomasz Talar jeszcze usiłował wyłudzić poprzez dwa sądy, zarówno w Grodzisku Mazowieckim, jak i w Pruszkowie, jeszcze nienależne kwoty pieniędzy i sprawy przegrał. Oczywiście złożył, odwołał się od tych spraw, no i oczywiście sądy okręgowe utrzymały w mocy te. Dobrze, postępowania. A czy pan jakąś sprawę przed sądem przegrał, czy też pan podpisał tak zwane 3-7? Przegrałem sprawę właściwie w sądzie, jak jeszcze szukałem pomocy u pani Jaworowicz
w sprawie dla reportera. Użyłem takiego sformułowania jak Tomasz Talar złodziej i za to zostałem ukarany. On wystąpił przeciwko mnie w sądzie i nie miałem podstawy nazwać. I to jedyna rzecz, którą pan przegrał w sądzie, tak? Tak. Jeszcze przegrałem sprawę o płatność za tak zwane bezumowne korzystanie z nieruchomości. Rozumiem. A generalnie, jeżeli chodzi o unieważnienie aktu notarialnego, pan składał wniosek do sądu? Tak, ale jeszcze nie jest wyznaczony żaden termin od sierpnia ubiegłego roku. A pan już został pozbawiony, jakby został usunięty z tego domu, w którym pan mieszkał? Tak, tak. Ile mniej więcej środków pieniężnych pan, może środków majątku, jakiej wartości majątek już pan przekazał panu Talarowi za pożyczkę 50 tysięcy złotych? Przekazałem jemu na wstępie samych kosztów, jak on to nazywał, kosztów i obsługi pożyczki, kwotę 190 tysięcy złotych, następnie kwotę 150 tysięcy złotych. Ma jeszcze teraz oczekiwania za bezumowne korzystanie z nieruchomości ponad 300 tysięcy złotych i plus jeszcze 200 tysięcy złotych plus odsetki za 10 lat, za 11 lat. Jeszcze od tej kwoty. Także nawet ja nie wiem, i utraciłem nieruchomość w wyniku tego wszystkiego, domu wartego na dzień dzisiejszy około 2 milionów złotych. Dobrze. Oni po prostu zostają bezkarni. Ja dzisiaj były wyznaczone czynności z udziałem Tomasza Talara i oczywiście nie przyszedł. Pani prokurator wyznaczyła kolejny termin na 22 lipca. I oczywiście też nie przyjęła też zawiadomienia tego, że mi poginęły takie rzeczy. W wyniku tego, że oni przyjęli tą nieruchomość, po prostu uśmiechnęła się i powiedziała tylko, że zostało przekazane do właściwej komórki, czyli do prokuratury w Grodzisku Mazowieckim, tam gdzie są takie właśnie postępowania umarzane na wstępie. Rozumiem. Proszę powiedzieć jeszcze tak, bo pan Talar dosyć dobrze znał się z panem Rinasem, tak? Tak. Tak, to jest, a pan Rinas jest prywatnie mężem pani prokurator. Tak, z prokuratury okręgowej. I pan Rinas mówił, że powinienem wycofać tą sprawę z prokuratury. To było w 2013 roku. Jak złożyłem sprawę do prokuratury, to straszył mnie, że jak nie wycofam sprawy, to gwarantuje, zapewniał mnie, że zostanę skazany na karę 3 pozbawienia wolności za składanie fałszywych zeznań. I zalecał mi, że to będzie dla mnie jak najlepsze wyjście w tej sytuacji. A złożył zawiadomienie do prokuratury przeciwko panu za składanie fałszywych zeznań? Nie. Nie. To były tylko groźby słowne. Tak. Rozumiem. Dobrze. Pan Adam Kaliszyk teraz mógłbym prosić. Więc tak. Ja w 2016 roku wziąłem pożyczkę prywatną u pana Marcina Adlera. Nie wiedziałem, że to jest osoba mająca konflikt z prawem. Wtedy nie wiedziałem. Jaką kwotę pan pożyczył? Pożyczyłem kwotę 40 tysięcy. Pod koniec 2016 roku spłaciłem 20 tysięcy. Umowa notarialna była zawierana u Artura Szatkowskiego, który też jest w zainteresowaniu prokuratury. Spłaciłem z tych 40 tysięcy 20 tysięcy i potem pod koniec roku okazało się, że do spłaty jest 93 tysiące złotych. W pierwszym akcie notarialnym było zapisane 71 tysięcy. Nie było to wpisane w czwartym dziale, tylko było wpisane w to, co jest podnoszone w całej dokumentacji w drugim dziale ksiąg wieczystych, czyli przewłaszczenie. Czyli praktycznie sprzedałem te mieszkanie, a byłem wtedy w trudnej sytuacji. Było ostre podejrzenie choroby nowotworowej, na co mam dokumentację, która jest załączona do dokumentacji sądowej. Te mieszkanie było przekazywane w ciągu od marca, bo to pożyczka była w marcu 2016 roku, a miałem zwrócić te już 93 tysiące w grudniu 2016 roku. I we wrześniu 2016 roku ta pożyczka była przekazana innej firmie. Potem się okazało w wyniku takiego dogłębnego rozeznania, że to jest taka, że ta firma to tak naprawdę
praktycznie to ona nie działa. Po jakimś czasie już teraz się okazało, że najpierw ona składała jakieś sprawozdania finansowe, potem już przestała składać zdania finansowe. Policja robiła rozeznanie w miejscu istnienia tej firmy. To firma Akuku Investment, która niby ma siedzibę zapisaną na ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 33. Ale policja robiła rozeznanie w tym miejscu. Się okazało, że takiej firmy tam praktycznie nie ma, że tylko jest podany adres do pełnomocnika tej firmy, z którym należy się kontaktować. No i z tej firmy była tak, właściciel tej firmy, taki pan Adam Aleksander Tren, to jednocześnie był właścicielem, czy jest właścicielem, w sumie w przeciągu kilkunastu lat był właścicielem ponad 200 firm. Założył w przeciągu tam kilkunastu lat ponad 200 firm. I w momencie jak ja te moje mieszkanie było sprzedane tej firmie Akuku Investment, to on był właścicielem chyba około 100 firm. Oczywiście on nie był prezesem, na prezesa była zawsze była taka wyznaczona osoba podstawiona, z którą też miałem jakiś tam kontakt. I tej osobie przekazywałem te 20 tysięcy. Z tej pożyczki, którą najpierw zawarłem z panem, który też jest w sferze zainteresowania prokuratury regionalnej w Gdańsku, bo to tam toczy się takie zbiorcze postępowanie. I zwróciłem te 20 tysięcy w końcu 2016 roku. No i zorientowałem się, że tutaj są robione przekręty ze strony tych firm, które sobie przekazywały to mieszkanie. W związku z tym zwróciłem się do Funduszu Sprawiedliwości i tam uzyskałem opiekę. Tam z nim przygotowałem całą dokumentację do sądu. Po jakimś czasie też nawiązałem kontakt ze Stowarzyszeniem 304 KK. I trafiłem do pana Dariusza Wilczyńskiego. No i od tej pory toczą się różne postępowania w sądach. Założyliśmy postępowanie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza o uzgodnienie treści księgi wieczystej i drugie postępowanie o pozbawienie wykonalności tych umów. A teraz jest przygotowywany taki obszerny pozew, gdzie są zawarte różne wnioski dowodowe o unieważnienie tych wszystkich umów. I mamy też takiego świadka, który współpracował z ostatnią firmą. To jest firma APMIS, która na początku 2022 roku przejęła to mieszkanie, który jest świadkiem, bo współpracował jakiś czas z tą firmą, ale został oszukany przez tę firmę. I jest świadkiem, że ta firma jest praktycznie chyba już na takim etapie upadłości. Ta firma APIS, która przejęła jako ostatnia to mieszkanie i też prowadzi taką działalność jakby przestępczą. Jest przygotowany tutaj cały zestaw dokumentacji, którą złożyłem panu Wilczyńskiemu i rozumiem, że on tutaj też przekaże te informacje zespołowi, gdzie są opisywane te poszczególne etapy przekazywania mieszkania i wnioski dowodowe, że te firmy i osoby, którym przekazywane było mieszkanie, prowadziły i prowadzą działalność przestępczą nadal. Na poniedziałek ten akurat tak się składa, że została wyznaczona wizyta rzecznika, rzeczoznawcy majątkowego, przepraszam, który w jednej z tych spraw, w sprawie, która toczy się o uzgodnienie treści księgi wieczystej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Żoliborza, ma wycenić to mieszkanie na ten czas.
dokonać aktualnej wyceny. Ale co się okazuje, że na tę wycenę to on zaprosił też tę firmę APMIST, w stosunku do której przygotowany jest tutaj ten pozew, która występuje w tych pozwach. I ta firma, no, udowadniamy, że prowadzi działalność przestępczą. Czyli praktycznie, że ktoś przyjdzie z tej firmy APMIST, no to przyjdzie przestępca. W zeszłym roku, jak było przekazywanie tego mieszkania od firmy, którą prowadzi pan Bąk, Mariusz Bąk, już, przepraszam, firma Savars, było przekazywanie firmie APMIS z kolei, to przyszli właściciele tej firmy i powiedzieli, że chcieliby przejąć tę firmę. Ja oczywiście nie zgodziłem się. I było tak, że to było w styczniu. To oni zrobili taki nalot w lutym już na to mieszkanie i chcieli wymieniać zamki. Oczywiście przyszła policja, nie pozwoliła, ponieważ to mieszkanie decyzją Sądu Okręgowego z 2019 roku jest zabezpieczone na moją rzecz. Zabezpieczenie jest przed eksmisją. Czyli w tej chwili jest sytuacja taka, że... Ale jeszcze jeden fakt z 2021 roku. I w czerwcu, ja działam trochę w kościele, i w czerwcu po Bożym Ciele uczestniczyłem w takich uroczystościach w kościele związanych z oktawą Bożego Ciała. I nie było mnie w domu. I w tym czasie widać, że było, że oni mnie śledzili. W tym czasie, jak mnie nie było, to oni przyjechali i po prostu weszli sobie do tego mieszkania. Wywalili drzwi, weszli do tego mieszkania i przesiedzieli całą noc w tym mieszkaniu. Dopiero na ranem następnego dnia przyjechała policja i wyprowadziła ich z tego mieszkania. Była rozprawa karna i ta kobieta, która jest prezesem firmy APMIST, została skazana na 8 miesięcy prac społecznych. Na taką karę żeśmy się zgodzili. No i w tej chwili jest ta kara przed nią wykonywana. I się okazuje, że z zeznań na policji tej kobiety, że ona praktycznie nie ma żadnych predyspozycji, żeby być prezesem takiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie ma żadnego wykształcenia, a została ustanowiona przez właściciela tej spółki prezesem z kolei 30 paru spółek. To ciekawe. I taka granda się dzieje. No. Dobrze, dziękuję bardzo. No generalnie oczywiście mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której notariusze, nie wszyscy. Ze mną wtedy, ponieważ byłem najpierw w takiej trudnej sytuacji, nikt się ze mną nie kontaktował, była już gotowa umowa o coś takiego. Mamy sytuację, w której niestety notariusze są nie tyle przedstawicielami państwa polskiego, bo tak chyba to trzeba ich funkcję nazywać, co stają się przedstawicielami osób, które starają się zagarnąć majątek innych ludzi w sposób niezgodny z prawem. I tutaj ewentualne unieważnianie tego typu aktów notarialnych jest dosyć dużym wyzwaniem dla osób, które chcą bronić swojego majątku, bo to trzeba jasno powiedzieć, że to nie jest tak, że osoby te mają pełne rozeznanie co do sytuacji. Często są w sytuacji przymusowej. Natomiast pobieranie oprocentowania, które jest oprocentowaniem de facto lichwiarskim, jest niezgodne z prawem. Jeżeli to by była zwykła pożyczka oprocentowana,
której celem jest to, że pożyczkodawca zarabia odsetki, no to jest to normalna sytuacja. Natomiast tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której i notariusze, a później i komornicy są wykorzystywani w dużej mierze do tego, aby pozbawić majątku. Proszę bardzo, pan Dariusz Wilczyński. Panie pośle, ja tu chciałem zauważyć, że czytałem ostatnio jakby w mediach, czy w gazetach, że jest projekt, prawda, zmiany ustawy o notariacie. Więc tutaj jest też to ważna sprawa, że notariusze będą mogli w tym momencie robić wpisy do księgi wieczystej, to robił oczywiście sąd, a w tej chwili będą mogli to robić również notariusze i będą mogli wydawać nakazy zapłaty. Tam to jakieś kwoty, jest propozycja nawet 75 tysięcy. I tutaj jest takie moje spostrzeżenie, jeżeli mamy sytuację w tym momencie taką, że ci ludzie podpisali u notariusza umowę pożyczki i teraz, żeby to odkręcić, tak się mówi kolokwialnie, walczą już po kilka ładnych lat, to co się będzie działo, kiedy notariusze będą mieli takie prerogatywy, takie uprawnienia. To jest jedna rzecz. I no, chcielibyśmy też, bo jest pan prezes z nami, ja myślę, że pan przewodniczący też jakby pochyli się, że właśnie zrobić taki właśnie drugą część tego zespołu o notariacie, bo chcieliśmy pokazać jeden problem, że jednak oczywiście notariusze, którzy są zamieszani w tą aferę notarialną w Gdańsku, inni notariusze tutaj, którzy też takie umowy podpisywali, oni mówią, że są niewinni, bo to była podpisana umowa, ktoś im tam tą umowę przygotował, mieli do tego takie prawo. Oczywiście nikt nie został osądzony, są akty oskarżenia, także kolejne nawet takie oskarżenia z tego, co z doniesień medialnych widziałem, że przez prokuraturę regionalną w Gdańsku został skierowany do sądu i tam są również w tym akcie oskarżenia notariusze. Więc ja mam taką prośbę, bo może jeżeli pan przewodniczący tutaj będzie następny zespół, to może jeżeli ci notariusze, którzy przez jeden taki podpis ludzie nie mogą teraz uzyskać sprawiedliwości, może by po prostu przyszli na ten zespół i ja mogę wskazać nawet, którzy to jakby oczywiście wyrazili wolę i też porozmawiali z nami. To nie jest kwestia atakowania tych notariuszy, ale chociażby się odnieśli, zobaczyli w tym momencie, jakiej sytuacji są ci ludzie poszkodowani. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Bo rozumiem, ten projekt zmian w notariacie w tej chwili on jest w ministerstwie, czy już w uzgodnieniach międzyresortowych? Bo powiem tak, ja o tym projekcie słyszałem. Rozumiem, że tam są jakieś założenia, tak, dotyczące notariuszy. UD 383. Tam będą nagrywane czynności notarialne, czy nie? Nie będzie. Rozumiem. A coś więcej na temat tego projektu, bo ja sobie oczywiście zajrzę. Pozwolę sobie zabrać głos w takim razie. Tak, proszę. Coś więcej na temat projektu. Tak, jak zostało to powiedziane, projekt w tej chwili jest procedowany. I proponowane są zmiany, które są dość daleko idące, bo tak jak tutaj powiedział mój przedmówca, proponowane jest przyznanie notariuszom uprawnień do dokonywania, ale nie wszystkich, tylko częściowo wpisów do ksiąg wieczystych i wydawanie notarialnych nakazów zapłaty. Jeżeli chodzi o wpisy do ksiąg wieczystych, dotyczy to tylko częściowo wpisów, to wynika z takich właściwie zapotrzebowania społecznego związanego z tą sytuacją, którą mamy w tej chwili na rynku nieruchomości. Wiemy, że wiele osób, które korzysta z kredytów hipotecznych, czeka na wpisy. Mamy tutaj te zwiększone marże, które właściwie w okresie, kiedy taka osoba czeka na dokonanie wpisu, obciążają osoby, które nabyły nieruchomość. Generalnie dotyczy to nowych nieruchomości, takich deweloperskich, bo to jest ten podstawowy przypadek.
I notariusz będzie miał, jeżeli projekt w takim kształcie, w jakim jest procedowany, oczywiście wejdzie w życie, notariusz będzie mógł dokonać takiego wpisu z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych ograniczonych praw rzeczowych, czy jakichś dodatkowych roszczeń, czy obciążeń, na przykład służebności, które będą konieczne do wpisu takiej odrębnej własności lokalu. Więc tu jest tego typu kwestia, przy czym nie każdy notariusz będzie mógł dokonać takiego wpisu. Projekt proponuje, że będą mogli to robić notariusze, którzy minimum przez 3 lata prowadzili kancelarię do tej pory i będą to osoby, notariusze, którzy nie byli do tej pory karani, w szczególności dyscyplinarnie. Także no, muszą się wykazać pewnymi własnościami, że tak powiem, jeżeli chodzi o to, by mogli uzyskać. Tutaj jest istotna kwestia zaświadczenia. Ministerstwo Sprawiedliwości będzie wydawało takie zaświadczenia, które będą podstawą do tego, żeby notariusz mógł z jednej strony wydawać nakazy zapłaty, notarialne nakazy zapłaty, a z drugiej strony dokonywać wpisów do ksiąg wieczystych. Także to jest jedna kwestia. I jeżeli chodzi o notarialne nakazy zapłaty, to tak jak już zostało tutaj wspomniane, to będzie kwestia kwot do 75 tysięcy złotych. Będzie to zupełnie odrębna regulacja, odrębna od tego, co mamy w kodeksie postępowania cywilnego. I w związku z tym, że takie dodatkowe uprawnienia, prerogatywy się pojawią, jeżeli chodzi o notariuszy, planowana jest zmiana kwestii ustrojowych. Ponieważ tak jak tutaj wcześniej zostało wspomniane, tutaj pan poseł stwierdził, że notariusz jest przecież osobą, która reprezentuje państwo, ale istniały do tej pory kontrowersje, jeżeli chodzi o status notariusza, mianowicie o to, czy jest funkcjonariuszem publicznym. I w tej chwili ustawa to przesądzi, jeżeli oczywiście wejdzie w życie w takim kształcie, w jakim jest to zamierzone. Także proponuje się przyznanie notariuszom takiego statusu. I co za tym idzie, również będzie się z tym wiązała przebudowa nadzoru nad notariatem i odpowiedzialności dyscyplinarnej. Także no nie tylko dodatkowe uprawnienia, ale też dodatkowy nadzór. I tutaj te uprawnienia są projektowane w tym kierunku, żeby były poszerzone. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Panie pośle, tu jest słowo pani z prokuratury. Ja chciałem się w sprawie pana Jacka Fidury tutaj zapytać, bo poszły takie wnioski i też ja chyba wysyłałem do prokuratury w sensie o przeniesienie tego postępowania do innego okręgu. Chodzi o to postępowanie, które się toczy przed chyba prokuraturą rejonową Warszawa Śródmieście Północ. I też prosiłem, prawda, prokuratora regionalnego o przyjrzenie się sprawy, bo on ma takie prerogatywy, żeby to przenieść ewentualnie do, na przykład do prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. I czy byłaby taka możliwość, żeby tutaj tą sprawę pana Jacka, bo mówię, bo to jest naprawdę, pan Jacek został wyrzucony z domu. On w tej chwili jest osobą bezdomną. Nie ma żadnego mieszkania. Wszystko jest mu pozabierane. Jeszcze co ważne, komornik dał to wszystko jakby w nadzór panu Talarowi, tak? Wszystkie rzeczy. I to było dokonane, kiedy pan Jacek, eksmisja była dokonana, kiedy pana Jacka nie było w domu. Tłumaczył się pan komornik, bo pan Jacek był u pana komornika, że został kilkakrotnie powiadomiony, nie odbierał korespondencji. Ale oczywiście chyba pan komornik, z tego co wiem, to też jeżeli... Czy mogę? Bo to te okoliczności, które pan tutaj przedstawia, to akurat nie mają wpływu na przeniesienie sprawy do innej jednostki, tak? Bo o tym decydują przepisy na przykład dotyczące wyłączenia konkretnego prokuratora. I jeżeli ewentualnie wszyscy prokuratorzy z określonej jednostki by musieli podlegać wyłączeniu, no to wtedy to jest też przesłanka do tego, żeby taką sprawę przenieść. Bądź przepisy regulaminu, które mówią, że dla dobra postępowania się taką sprawę przenosi do innej jednostki i to nie są okoliczności popełnienia sprawy, tak? Tylko wtedy, kiedy ewentualnie no, mogłoby to w odczuciu społecznym wzbudzić jakieś podejrzenia, że ta sprawa nie zostanie należycie poprowadzona. Na przykład gdyby to dotyczyło jakiegoś funkcjonariusza publicznego, który mieszka na terenie tej jednostki i są przypuszczenia, że ewentualnie no,
może ktoś się znać z tym funkcjonariuszem. Ja tutaj podałam taki przykład, tak? A okoliczności popełnienia sprawy absolutnie nie wpływają na to, czy taka sprawa będzie przeniesiona, czy nie. I taki wniosek rozpatruje prokurator okręgowy, nie prokurator regionalny, nie prokurator krajowy, tylko prokurator okręgowy. Rozumiem. Z tym, że tutaj no powiem tak, mam wrażenie trochę, jeżeli chodzi o pana Jacka Fidurę, rzeczywiście dosyć dużo, może nie tyle zaniedbań, co zaniechań. To znaczy może tak, panie pośle, takie sprawy by mogły być zbadane w trybie nadzoru. Przez jednostkę wyższego szczebla, czy one faktycznie zostały dobrze poprowadzone, czy nie doszło do jakichś uchybień, czy inicjatywa dowodowa została wyczerpana, czy należyto dokonano oceny materiału dowodowego. Powiem tak, no ja już pisałem ileś pism w tej sprawie i była sytuacja taka, że ani się nie udało zabezpieczyć tego domu, w którym mieszkał pan Jacek Fidura przed jego wyrzuceniem z tego domu, tak naprawdę, bo to już nastąpiło. Te rzeczy, które się udało, no to wszczęto na nowo postępowanie, tak, panie Jacku, prokuratorsko? Tak, to znaczy zostało tam przywrócone, tam ponowne jest rozpatrywanie w tej sprawie, ale to podjęte. Natomiast no, przestępcy nadal działają na rzecz tego, aby ten majątek upłynnić, ukryć, a pana Jacka pozbyć się w sumie z tej nieruchomości, bo to tak mniej więcej wygląda. Ale dopóki jest akt notarialny ważny, to musimy czekać na unieważnienie aktu notarialnego. Ale przepraszam bardzo, bo tu jest jeszcze ważna kwestia, że nie wiem, czy pan Jacek pisał, jakby czy jego pełnomocnik pisał, czy pan Jacek, ale chodzi o zgłoszenie udziału prokuratury w tych postępowaniach cywilnych. Czyli nie zgłaszał pan, tak? Żadnych. Ale to właściwie nie. Czyli co, odmowa była, tak? Była odmowa, tak, że nie mam. A ma pan pełnomocnika? Tak. Ale to jest pełnomocnik, który jest taki wniosek. No bo wtedy to jest pełnomocnik, żeby właśnie reprezentować należycie. Dobrze, ja powiem tak, bo tutaj tak, po pierwsze, panie Jacku, tak jak rozmawialiśmy, trzeba moim zdaniem złożyć skargę na działanie komornika, to jest jedna rzecz, bo rozumiem, komornik tutaj był przy pana eksmisji, tak? Chociaż pana nie było w domu, tak? Rozumiem. Druga rzecz, tak, proszę. Przepraszam, Aleksander Karol Godzik, bo tutaj mam informację, że pan nie został zawiadomiony przez komornika. To bardzo łatwo można zweryfikować. No wystarczy. No. Ale na co? Ale gdzie komornik przekroczył uprawnienia? To chcieliśmy właśnie w dniu dzisiejszym złożyć. Przed chwilą państwo mówiliście, tak? Jakieś rzeczy zginęły w tym czasie, tak? Że po prostu nie dostał pan spisu, to zostało zabezpieczone. Czyli egzekucja nie przebiegała tak, jak powinna. Tak, pan komornik tylko poinformował mnie, że ogólnie opisał wszystkie dokumenty. Ale proszę pana, ja się pytam, czy pan zawiadomienie złożył? Tak, złożyłem zawiadomienie, ale pani prokurator, właśnie w dniu dzisiejszym, pani Anna Zalewska, prokurator Warszawa Śródmieście Północ, poinformowała mnie, że do właściwej prokuratury, gdzie zostało. Aha, czyli zgodnie z właściwością zostało to zawiadomienie przekazane. Ono tak, jeszcze procesowo nie zostało rozpoznane, czy zostało? Nie, jeszcze nie zostało. Tylko zostało przekazane do Grodziska Mazowieckiego, tam gdzie od razu na wstępie, jeżeli są właśnie popełnione przestępstwa zgłaszane przy udziale Tomasza Talara, po prostu na wstępie są. No rozpozna tak jak wszystkie inne przy udziale Talara, czyli po prostu. Nie. Znaczy nie, już wiem po prostu, bo też pani Małgorzata Stygienko była poszkodowana przez tą samą osobę też na bardzo dużą kwotę. Nie, oczywiście, to bardzo przepraszam. Ja nic nie zakładam, tylko po prostu mówię tak jak jest, także bardzo przepraszam. Proszę powiedzieć jeszcze taką rzecz, jeżeli chodzi o unieważnienie tego aktu notarialnego,
Na jakim etapie to jest ta sprawa? Kiedy pan, kiedy został złożony wniosek o unieważnienie tego aktu notarialnego? W dniu 5 listopada, 4, przepraszam, 5 bądź 4 sierpnia 2021 roku. Czyli rok będzie w sierpniu. Rok temu. Jeszcze nie ma. A wcześniej pan składał wniosek o unieważnienie tego aktu notarialnego? Nie. Nie. Może to potrwać. Dobrze, czy ktoś z państwa... A przepraszam, jeszcze mogę zapytać, a co z tymi rzeczami, które są w posiadaniu pana Talara? Czy... Są w posiadaniu Tomasza Talara. No, Tomasza Talara, ale czy pan występował, nie wiem, zwrot tych rzeczy ewentualnie? Czy... No, będziemy teraz składać wniosek do sądu, ale to będzie taki skup... przywłaszczenie. No, ale to pan powinien być poinformowany. Tak, komornik dał w dozór przestępcy. Bez powiadomienia mnie. Znaczy to powinien pan się udać do komornika, przejrzeć akta, zobaczyć, że dostać ten protokół z eksmisji i zwrócić się do wierzyciela o to, żeby wydał panu rzeczy. Bo wierzyciel dostał te rzeczy w dozór. Tylko tak może tak, być. Tylko jeżeli ja zgłoszę się, no, trudno, żebym ja też poszedł sam teraz do człowieka, który wymuszał ode mnie przez tyle lat pieniądze, zastraszał mnie, że ja jego teraz prosił o wydanie moich rzeczy, skoro komornik dał je mu w posiadanie, wiedząc, posiadając taką wiedzę, jak sytuacja wygląda, że jest sprawa karna w toku. Pytanie jeszcze, czy skierować można do ministerstwa, bo nie wiem, kto w ministerstwie odpowiada za działania komorników. Który wiceminister? Do dyrektora Rejwera można. Do dyrektora Rejwera, dobrze. Część tą egzekucyjną, natomiast tutaj też do prezesa sądu jeszcze można złożyć skargę na działanie komornika, prawda? Mhm. I przede wszystkim te zawiadomienie, to co pani mówiła, do prokuratury, natomiast no, my możemy się przyjrzeć od strony formalnej, jak wyglądało postępowanie. Mhm. Natomiast no to co mówi, pan powinien pójść i te rzeczy odebrać. No, i jeśli pan się boi, no to... Właśnie, ma pan pełnomocnika, tak? Pan ona reprezentuje na wszystkich sprawach, tak? To chyba też nie ważne, że to jest to reprezentowanie. Czyli może trzeba zmienić. No właśnie, bo może wie pan... Tak, bardzo przepraszam, może nie należyty właśnie, że pani, moja pani mecenas też tam właśnie walczy, prosi też panią prokurator, właściwie bardziej prosi, prawda, o jakieś wsparcie, to pani prokurator tylko wzrusza ramionami i mówi, że ona właściwie no, nic nie może w tej sprawie zrobić, tak, i się przygląda. 9 lat minęło w styczniu, także może to jest wina, może jest wina mojego pełnomocnika, że... Nie, została kilkakrotnie właśnie była omarzana sprawa, także to jest fakt, ale od 9 lat minęło w styczniu, jak zostało zgłoszone zawiadomienie w tej sprawie. A ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy komornik wiedział, że pan złożył to wniosek do sądu o zabezpieczenie? Tak, posiadał taką wiedzę. Ale to mógłby pan poprosić pana Dariusza, żebyście to krótko opisali w piśmie do nas? Tak, dobrze, ja to opiszę i prześlę. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś sprawy mamy dzisiaj? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Dziękuję za obecność i za dyskusję.